Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, przetrwałem ostatnią batalię w powietrzu, zostałem zaatakowany przez mechanikę gry oraz przez rządowe kutwy. Ale trzymam się, mam się bardzo dobrze. Idę właśnie zdać raport mojemu ziomeczkowi tutaj i przyjąć kolejne zlecenia, żebyśmy mogli sobie pozarabiać jeszcze zacnie w tym odcinku. No i ruszamy już potem na tajemniczą wyspę, żeby dokonać dzieła. Bardzo mi się podoba ta rezydencja, jest w bardzo fajnym punkcie położona. W ogóle ta lokacja jest super, jak z nim tak rozmawiamy. Wygląda to bardzo malowniczo. Mógłby tylko coś z tym basenem zrobić, bo trzyma tu trupy po prostu i jakieś skrzynie. Wystarczyłoby, żeby napełnił to wodą i po prostu zaaplikował tutaj piranie. Myślę, że w sekundę by mu oczyściły ten basen. Potem to spuścić, nalać jeszcze raz. I gitara. No oczywiście wliczając jeszcze skrzynie. Porozmawiamy z naszym szefem. Panie Guillermo, robota została wykonana pomyślnie. Jakie były komplikacje? No, jeżeli pan Guillermo posiada jakichś zacnych programistów, którzy umieliby naprawić i spaczować Mixenusa 2, no to byłbym bardzo wdzięczny. Nie, oczywiście, no same te helikoptery, jakieś tam ostrzały różnorakie, nic ponad to. Idziemy skromną ścieżką. Misja zakończona, jesteś bezpieczny. Partyzanci będą mieli trudny okres, nie mają szans przeciwko nam. Ale porozmawiamy o tym później, a to twoja nagroda. Pozwól, że przedstawię ci dobre lekarstwo na nudy. Potrzebujesz go po tej misji, co nie? Twoje następne zadanie będzie proste, więc przygotuj się. Jak mam to rozumieć, panie szefie? Po dzisiejszej batalii z partyzantami nie obawiam się niczego. I'm not afraid. Ten, ten, ten. Jesteś dowcipnym ziomem. Idź odpocząć, baw się z moimi dziewczynami. Są tak ładne jak tylko mogą. Modelki, stripteaserki, aktorki. Wybierz którąkolwiek. To część twojej nagrody. A to fajnie. Jesteś producentem również? Oczywiście. Jakby nie stronię od dodatkowych biznesów i pieniędzy. Pomagam młodym talentom dojść na szczyt i wykorzystać w pełni ich potencjał. Okej, dostałem 1700 pesos oraz koks. Tu mam jakąś alinę. Ale, że tak powiem, nie możemy nic z nimi robić i ścieżki dialogowe są dokładnie te same. Sure, call me James Bond. That's so interesting. But I won't ask you about it or you tell me too much and it will be necessary to kill me. Okej, okay, super. Fajne masz te dziewczyny, Don. Nie powiem. Penelope? Okej, okej, I'm finishing. Spoko. Diana? Hey, handsome, what are you so gloomy? Take it. O Boże, dała mi koks. Thank you, sweetheart. To mi bardzo pomoże. O nie, nie umówisz się ze mną. Jesteś zła kobieta. Do niej, ja tak na trzeźwo to nie mogę, co? Muszę się napić. Napiłem się Sierry od Dona i jestem szczęśliwy teraz. Sorry za śmieci. Jakby, jak wrzucisz to do basenu, to nikt nie zwrócił uwagi, że to tam jest. I'm ready to begin, Don Guillermo. Odpocząłeś z moimi kobietami? Not once, hot senoritas. The real macho. Alright, Myers, going inside. Koniec żartów, rozpoczynamy roboty. Dość pierdolenia robota czeka. Don, can you tell me more about your main line of trade now? Jestem wścibski. Ale okej, powiem ci, co chcesz wiedzieć. Ile masz plantacji kokainy? Dokładnie nie wiem. Na Bajenie jest plantacja. Istnieją jeszcze dwie małe wyspy przeznaczone specjalnie dla moich plantacji. Jest półwysep na Pacyfiku, albo nawet dwa. Więc mam ich dosyć wystarczająco. Jakby na pewno ma ludzi, którzy się tym zajmują, także wcale nie musi się tym interesować. Ważne, że pieniądze idą do portfela. Podwykonawcy są tylko pewnie co jakiś czas zmieniani. What are other business you have besides cocaine? Angażuję się w działalności, które przynoszą kapitał. W każdym przemysł mogę inwestować, od cygar, aż po show biznes. No i kończąc pewnie na polityce. Ile się zajmujesz tym, czym się zajmujesz? Same dobre rzeczy robię, XD. Jakieś 30 lat, zacząłem wcześniej, w wieku 24 lat. Pamiętam to lato, kiedy przyjaciele zaoferowali mi kokę. Nie mieli pojęcia o wyniku. Chociaż byłem niedoświadczony, szybko zdałem sobie sprawę, że mogę popchać to dalej.
Chociaż byłem niedoświadczony, wiedziałem, że mogę zarobić bardzo dużo pieniędzy na tym. Mam teraz dużo pieniędzy, dużo szacunku i respektu. Co innego mógłbym chcieć? No pewnie. Donnie, jak wielki jest twój staw? Oh my god, jest wiele ludzi i nie są źli, ale niestety nikt taki jak ty. Gdyby cała moja drużyna miała takie wyjątkowe cechy jak ja, to mój biznes byłby lepszy. Jest kilku facetów, którzy pomogli mi. W tym najstarszy z nich Sebastian, który był ze mną od początku mojej kariery. Mój siostrzeniec Elvis, który zarządza lotniskiem. Doktor Jaime i mistrz broni Hasim. A czy ten doktor Jaime nie nazywa się Fidel przypadkiem? A mistrzu broni Hasimie to nikt nie widział i nikt nie słyszał, przynajmniej ja. Są warci swojej pensji, ale nie mogę narzekać na ich pracę przez większość czasu. Tell me, Don, what? Jaka będzie następna misja? Odpuścimy na razie partyzantów. Na przykład armia. Oprócz partyzantów armia daje nam po kablach. Wielokrotnie próbowali mnie zmiażdżyć, ale ich ataki były lotnicze na moje plantacje, zasługują na szczególną uwagę. Piloci byli pijani albo ich radar był zepsuty, ale zrobili coś okropnego. Te klauny poleciały do złego miejsca i zbombardowali go bez zastanowienia. Całe miasto Gorion na Espadzie jest jedną wielką ruiną. Niezła armia. Aha, to jest może to miasto, w którym znajduje się Juarez. Jakby jest sporo ruin, jest wyludnione. Myśleli, że tam jest plantacja Guillermo i zastrzelili ją, a tam nic kurwa nie było. Widziałem to miasto. Dużo osób, przy okazji wiele osób odwiedza Espadę tylko na wycieczkę po mieście. Muzeum Oficjalnej Gwardii. Twoja misja, Myers, jest następująca. Armia chce znowu nalotu na moją plantację. Tym razem bym nie zawracał sobie tej głowy, ale lotnicy mają bardzo precyzyjną mapę moich plantacji. Musisz infiltrować bazę, znaleźć mapy z oznaczeniami i zastąpić je fałszywymi, aby nie mogli trafić w moje prawdziwe plantacje. Okej. To całkiem spoko. Nie muszę się jakoś specjalnie śpieszyć zapewne. Tym razem latający cyrk uda się na pusty półwysep zmiażdżyć kilka żab i jaszczurek, jeżeli pozrzucimy im te fałszywki. Jak ja się tam dostanę? Przecież armia mnie rozpozna, że nie jestem z nimi. Nie panikuj, Myers. Mam znajomości. Myślisz, że jestem głupi, nie wiem, że sprawdzają ciągle dokumenty? Don Guillermo wszystko przygotował, jak zawsze, więc Myers, idź do mojego znajomego, on da ci mundur i dokumenty. Nazywa się Benicio, znajdziesz go w starym, zniszczonym domu na starym brzegu wyspy. Dobra. Nie musisz się spieszyć, to nie jest sprawa pilna. Okej, no to lecę. Get a military ID and uniform. The man named Benicio will help you with it. Okej, spoko. Muszę się z nim spotkać, a następnie, moi drodzy, będę musiał się przetransportować do tej fortecy, w której byłem. Mam na myśli tutaj tą dobrze otoczoną fortecę rządową, gdzie zdobywaliśmy statuetkę od ich szefa. Z tym, że ta misja jest trochę bezsensowna z tym uniformem, ponieważ on nam nic, że tak powiem, nie daje w obecnej sytuacji, ponieważ wojskowi traktują mnie jako wroga. To prawdopodobnie ma sens, kiedy mamy neutralne stosunki. Wówczas nie będą dla nas niemili i opryskliwi, tylko będą nas traktowali jako swojego. No, tymczasem tak nie będzie, niestety. O, ciężarówki. Nikt jeszcze kurwa się tym nie zajął. Co za lamusy. O Jezu, Shadows. Musiałem zrobić sobie dzień, ponieważ jest widno za oknem. Mam kompa przy oknie i nic nie widzę wówczas. Także tak będzie wygodniej. Chcę zdobyć ten helikopter. Okej, udało się. Do 10 razy sztuka. Musimy popłynąć do takiej wioski, w której siedzi ten ziomek. I tam jest też kilka questów pobocznych. Przy czym pokażę wam jeden, ponieważ możemy na nim zarobić 1200 pesos od pewnego huntera, tego łowcy, kłusownika, który chce od nas, żebyśmy zdobyli jakiś talizman właśnie tych łowców, i on da nam 1200 pesos oraz odblokuje specjalny handel, gdzie będziemy mogli sprzedawać mu jakieś tam przedmioty pochodzenia zwierzęcego.
Przy okazji pokażę wam kilka ciekawych postaci tutaj właśnie w tej wiosce. Sami ocenicie, czy jest to w pewien sposób ciekawe. Mi się wydaje, że tak. Jak już jestem na miejscu, jak widzicie, typowa wioska, jakieś stare persony, rybacy. Każdy bardzo chętny, żeby z nami porozmawiać. Od czego by tutaj zacząć? Carpenter Corrado. If you need a good worker, I'm your man, gringa. Patrzy się na mnie jak pokraka z Pulp Fiction. Jeszcze buziaczka mi chciał dać, pierdolony. Patrzy się na mnie z podełba, ja mu nie ufam, nie? Wyjebane totalnie. Jubiler Bautista. Nie przeszkadzaj mi, jestem zajęta karmieniem kur, nie widzisz? A tutaj jest nasz ziomek Benicio. W ogóle nie gadałem z Donem przed wyjściem, zawsze sprawdzam różne ścieżki dialogowe. Wyobraźcie sobie, że gra potrafi się skreszować, jeżeli byśmy zapytali Dona. A teraz, po wzięciu misji, powiedzieli mu, że już idziemy. Wówczas jakbyście mu zdali już raport, że misja została wykonana, to zablokowałyby się wam dialogi. Nie dostalibyście wypłaty, ani nie mogli z nim gadać więcej. Taka popierdółka. Kto tu? Guest service. Do I look like an idiot? Give me a beer, freaking gasman. Więcej piwa? Jesteś już najebany wystarczająco. Kto jest najebany? Ja jestem najebany. Nie bądź nieuprzejmy, albo cię wywalnę. O ty skurwysynu. Benicio, wysłał mnie Don Guillermo. Jesteś gościem, który ma mi dać mundur oraz fałszywy certyfikat wojskowy. Jaki Don Guillermo? Jaki certyfikat? Nie rozumiem, o czym mówisz. Mam cię jebnąć w łeb, żeby ci rozświeżyć pamięć, szare komóreczki? Ej, nie bądź niemiły. Przed chwilą ktoś mi sam zgroził, że mnie walnie w łeb po pijaku. Żartowałem, nie masz humoru? Dobra, skończ te pierdolenie, dawaj uniform i dokumenty, teraz. Uniform, trzymaj. Ale nie pomogę ci z dokumentami. Co to ma znaczyć? Po prostu nie mogę, tyle. Jak to nie możesz? Nie mogę. Oczywiście, pójdę do Dona Guillermo i powiem mu, że nie chcę współpracować. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie, gringo, nie rób tego. Pójdź tam, na stole są, musisz tylko podrobić znak wodny, wkleić swoje zdjęcie i tak dalej. Naucz mnie tego, to bardzo proste. Stencil, bla bla bla, przyklej zdjęcie, elegancko. To wszystko? Tak, wszystko. Każdy debil to zrobi. Zgadza się. Spoko. No i tutaj zobaczcie, bardzo prosto, naciskamy F1 i już, dokumenty mam zrobione, nie musiałem naprodukować się. Tu mamy, zobaczcie, różne zdjęcia. To zapewne członkowie Deep Shadows. O kurwa. Mam taką kobietę u siebie w robocie, na którą mówią Mogrzyca, wygląda dosłownie tak samo. O, tutaj jakiś paszport, jakieś postacie. I pokażę wam pewną ciekawostkę, bo zobaczcie, mamy ten dokument w ekwipunku i zobaczcie, mamy Saula Myresa z Boiling Point. Dokładnie jego zdjęcie, widać za kola, widać twarz. Także, nie wiem, na Steamie się śmieją ludzie generalnie, że ta gra to jest prequel i że akcje dzieją się po Boiling Point, a przecież tutaj jesteśmy młodsi niż Saul Myres z tamtej rozgrywki. Także możliwe, że jest to po prostu zwykły easter egg. Mamy Saula Myresa na dokumencie. Nie wiem, jak się z tego korzysta, tego raczej nie możemy założyć. To jest po prostu coś takiego, wiecie, dla picu. Zrobiłem to. Okej, okay, pozdrów Dona ode mnie. No i zajebiście. Pokażę wam tu jeszcze kilka postaci. Jest tam na przykład jakiś Paloj. Nie dawaj mu pieniędzy. Okej, nie dam mu pieniędzy. Siedzi też Mandalorianin. This is the way. Czemu zdjąłeś hełm po raz drugi? Znowu cię kurwa wykluczą, pajacu. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, pogadaj z moją matką. Ona lubi pogadać o głupotach. Gringo, go away. I don't know you. Czemu nie chcesz mnie znać? O co chodzi? Co ja żem złego zrobił? Dopiero żem tu przybył, na tą wyspę. Już Mandalorianin nie chce ze mną rozmawiać. Żałosne dwulicowe. Kogo ja tutaj mam jeszcze takiego do przegadania? Tutaj mamy trzech chłopów, którzy gadają o jakimś skarbie. Co tu robisz? Gadam z ludźmi. O czym? To jest chyba nie tajemnica. O skarbie pewnych hiszpańskich
pływaków? O co chodzi? Zgubili rzekomo jakieś antyczne przedmioty i złoto. Ale nie jestem ekspertem od tego. Pogadaj ze starym Suso, jeżeli chcesz. To jest Old Suso. Hey chap, I'd like to ask you a couple of questions. Co chcesz wiedzieć? Czy możesz mi powiedzieć coś interesującego? Tak, mamy skarb pewien. Jaki skarb? Na dnie morza. Słyszałem, że jest tam tyle złota, że można nim pokryć całą wyspę. Niektóre źródła twierdzą, że na Morzu Karaibskim znajduje się około 400 statków. Okej, okay, to sporo. To jakoś niedaleko? Tak. Niedaleko wyspy Nimidat jest hiszpański galeon. Nimidat to jest chyba dosłownie ta wyspa obok, tam gdzieś trzeba by było w okolicy szukać. Jesteś pewien? Rybacy często mówili, że gubili tam swoje sieci, ale nie jestem pewien. Gdzie jest Nimidat? Niedaleko. Mogę tam popłynąć. A nie pamiętam, gdzie dokładnie jest. Może na zachód, może na południowy zachód stąd. HGW. Gdzie mogę znaleźć tu robotę? Nie pytaj mnie, jestem starym, biednym człowiekiem. Gdybym mógł się dorobić siana, to bym już dawno to zrobił. Wiesz coś o zatrutej kokainie? Jestem starym człowiekiem i nie wiem nic o takich rzeczach. Gdzie mogę kupić broń? Cóż, gringo. Nic nie wiem o broni. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi kiedyś, że członek wyprawy na wyspę Nimidat miał unikalny pistolet rosyjskiego pochodzenia, który potrafi strzelać pod wodą. A to wiem, można u handlarzy spokojnie to dostać. Dobra, spadam. On nie daje nam żadnych misji niestety, ani zleceń. To jest tylko wskazówka dla nas, żebyśmy mogli sobie poszukać. Ten mówi podobnie dosyć. Dokładnie. Te same rzeczy leżą na dnie morza, trudno je zdobyć. Jesteś zainteresowany, porozmawiaj z moimi przyjaciółmi, wiedzą więcej ode mnie. Okej. Okay. Tyle się dowiedziałem. Tu mamy ciekawą, że tak powiem, historyjkę. Na górze znajduje się pewien znachor, z którym nie mamy ścieżek dialogowych. Tu jest jego uczeń, apprentice. Który w sumie nic nam nie da. Przynajmniej ja nie odkryłem, co może nam dać. Ten ziomek rekrutuje, jakby robi selekcję gości, którzy mogą do tego uzdrowiciela pójść. Why can't I talk to the healer? Czemu nie mogę z nim porozmawiać? Ostatnio było wielu gości. Uzdrowiciel pomaga ludziom, ale wymaga to od niego dużej energii. Każdego dnia przychodzi coraz więcej ludzi. Mistrz nie jest w stanie pomóc wszystkim. Brakuje mu siły. Wpada w trans i zostaje tam przez jakiś czas. Czasami zdarza się tak, że z powodu dużej liczby gości uzdrowiciel traci przytomność całkowicie, a następnie potrzeba mu dużo czasu, żeby wyzdrowieć. When can I come to session? Kiedy mogę do niego przyjść, kiedy będzie w dobrej formie? Jest w dobrej formie, ale nie ma energii. Ale może zrobić wszystko, co dotyczy ludzkiego ciała. Skończyła mu się energia, ale mogę dać ci radę. Jeśli osoba, która ma duży wpływ na mistrza, ma na imię Medina. Dawno temu praktykowała tę samą sztukę, co mistrz. Jeżeli uda ci się z nią porozmawiać, a ona uwierzy, że jesteś godny zaufania, uzdrowiciel ci o tym powie i będzie gotowy pomóc. Ale powinieneś wiedzieć, że Medina jest bardzo podejrzliwa wobec nieznajomych, więc postaraj się. A może ja bym dał mu dzika na przykład, pójdę do Lidla, napiłby się dziczkę i odzyskał energię. To chyba najprostsza droga do zdobycia lepszej energetyczności. Ale co ja tam wiem? How much do you charge for the services? Uzdrowiciel nie bierze pieniędzy. Robi to wszystko dobrowolnie, wykorzystując energię natury i świętych, moc duchów przeszłości i przyszłości, nauk przodków i różnych ziół leczniczych. Nauki te były przekazywane z pokolenia na pokolenie i trzymane w tajemnicy. Kurwa, to jakiś szaman. A ta Medina to pewnie jakaś wiedźma. Tworzą tutaj jakiś krąg. A ten apprentice zaraz mnie zadźga w imię religii. What can your healer do for me? Może zrobić dla ciebie dużo. Ale pacjenci przychodzą głównie na gojenie ran. On ich smaruje gencjanom i mówi, że jest bożkiem. Oni nawet tego nie mogą zweryfikować. Of course, one can rest a doctor with this problem. Oczywiście można z tym iść do lekarza, ale lekarz zazwyczaj pobiera pieniądze, a nawet zmienia cenę w zależności od poważności rany. Uzdrowiciel używa swoich umiejętności dla dobra i do utrzymania równowagi duchów. Powtarzam, że on nie chce za to pieniędzy. Okej, mordo, nie gotuj się tak. Poza tym leczy z pomocą nadprzyrodzonych mocy, a nie leków chemicznych.
Ogólnie rzecz biorąc, po raz pierwszy muszę kogoś przekonać, bo odwiedził na uzdrowiciela. Zawsze mamy wielu klientów, a mistrz dobry człowiek nie może zaprzeczać bez powodów, odmawiać pomocy nawet najgorszemu wrogowi. Człowiek jest przede wszystkim duszą, która szuka swojej drogi, a czasami wędruje w złym kierunku. Ale nie możemy pozbawić takich ludzi możliwości bycia zdrowym. No pewnie. Co za głupia sugestia. Nigdy nie spotkałem nikogo mniejszego niż nasz uzdrowiciel. We wczesnym dzieciństwie wybrał ścieżkę rozwoju duchowego i oświecenia. Mój mistrz nie może czynić zła i stara się zmienić świat na lepsze. Nawet założenie, że ten człowiek, który jest godny stać blisko świętych przyszłości, może wyrządzić krzywdę, jest niedorzeczne. Ja pierdolę. Potrzebuję pomocy. Jak mogę się z nim skontaktować? Dasz pieniądze? Sam mi przed chwilą przeczysz, że facet nie chce pieniędzy, a teraz pytasz się, czy dam pieniądze. No jesteś chory. Nie. Chcę znaleźć Medinę. Idź do miasta. Tam ją znajdziesz. Wygląda na zwykłą kobietę, ale różni się od innych. Tylko nie mów jej o uzdrowicielu. Ta więź emocjonalna jest silniejsza, niż mi się wydaje. I musisz to zrozumieć. Prawdziwi mistrzowie sztuki odczuwają tą moc nawet z daleka. Musisz uzyskać od niej szczere błogosławieństwo, zanim zaczniemy. Dzięki, zaraz wrócę. Mówi, że niby do miasta, a ta laska znajduje się obok nas, tutaj w tej wiosce, także trochę fun. On jej właśnie wysyła SMS-a, że zaraz do niej przyjdę, ona mi będzie udawała, że wiesz, że oczekuje mnie od lat i jej moc tutaj podpowiedziała, że do niej przyjdę. Ona się już wie, jak nazywa mi w ogóle. Także wow, tak powstaje właśnie legenda Rasputina. A co to za ziomek? Ronaldo! Mamy czarnego Ronaldo, dzień dobry przyjacielu, z wojną na klacie. Gdzie mogę znaleźć robotę? Daj mi pomyśleć. Możesz pracować dla partyzantów. Mafia też tutaj się znajduje. Ale musisz zdecydować się, po której stronie chcesz stanąć. Widziałeś kiedyś... jak mogę wam to dobrze przetłumaczyć? Czy widziałem... hartowaną stal. Hartowaną stal, okej. Okay. Tak mafia cię urządzi, jeżeli będziesz kolaborował z partyzantami. Mafia jest długo na tej wyspie. Teraz partyzanci szukają tutaj kawałka ziemi dla siebie. Co możesz mi powiedzieć about working the mafia? Nie mogę powiedzieć nic szczegółowego, ale ich biznes znajduje się tutaj w sercu wyspy. Lepiej, żebyś jednak był bardzo ostrożny, ponieważ mogę zrobić kulkę, jeżeli znajdę się w złym miejscu i w nieodpowiednim czasie. Większość strażników mafii to śmiecie i strzelają do wszystkiego, co się rusza i nie jest pełne koki. A gdzie mogę znaleźć partyzantów? Urzędują oni na dwóch bliźniaczych, jakby sąsiadujących wyspach z naszą. Nie mam pojęcia, jak długo będą jeszcze bać się lądowania tutaj, ale uważam ich działalność za najbardziej rozsądną i logiczną, więc kiedy stanie się to nieuniknione, na pewno do nich dołączę. I radzę ci dla nich pracować, to byłoby najlepsze dla wszystkich. No chyba nie wiesz, koleżko, z kim ja współpracuję, także może powinienem zdjąć pana Ronaldo. Co myślicie? Znaj łaskę pana, naprawdę. Jestem osobą, że tak powiem, bardzo zrównoważoną. Tu jest w ogóle jakaś Emilia. A, pamiętam, ona nam daje questa, żebyśmy naprawili most, co jest ciekawe. Ile jestem w tej wiosce? Zwiedzam wyspę, podziwiam naturę. Czy umiesz naprawiać zepsute mosty? Nie, umiem je bardzo dobrze palić, a co? Ktoś mógł je w końcu naprawić. Są zniszczone. Jestem kobietą i jakby nie zajmuję się takimi rzeczami. No jakby nie przetrwało próby czasu, zepsuły ją deszcz i tak dalej. Jest za wąski i za wysoki, jest niebezpieczne, żeby nim chodzić. No ja już wiele razy chodziłem i sobie dałem radę, nie? To żeby grubasy dostały tylko zakaz wstępu, a będzie git. Diabelska dupa? Co to za miejsce? Nie rozumiem. Nie macie żadnego zioma, który by to naprawił, majstra? Powiem ci, gdzie zdobyć deski. Jest jeden mechanik Corrado.
przepił drewniane deski dawno temu, co? Zatrzymaliśmy się na tym, że codziennie uderzał butelką, że nie ma czasu reparować mostu. Jedyne co teraz robi, to pijany jest i krzyczy, że naprawi most. I później nie robi nic, ostatecznie. A nie możecie używać mostu bez kawałka, kilku kawałek, kawałków desk? Jezu, co ja gadam. Czy możesz używać okularów bez szkła? Możesz użyć tego mostu, jeśli potrafisz latać, ale jeśli potrafisz coś naprawić, lepiej to zrób. No tak jak mówię, ja już sobie parę razy nim przechadzałem się i nic mi się złego nie stało. Nie wiem, o co chodzi. Koniec gadania o moście. You can find the carpenter not far from the niedaleko stąd. No i dostaliśmy questa. Weź deski od jakiegoś Corrado. Ciekawe, może zajmę się tym potem. Nie robiłem jeszcze tej misji. Tutaj mamy tą Medinę. Cześć Medina. Witam, Saul Myres. Skąd znasz moje imię? Wiem wszystko o tobie. Wiem, że chcesz pogadać o uzdrowicielu. Pieprzeni szamani. Jestem jego uczeń, celowo skomplikował tę kwestię, aby stworzyć wrażenie niezrozumiałej złożności. Sprawdza, czy dana osoba zasługuje na przyjęcie przez uzdrowiciela. Jeśli jest zbyt leniwy, aby udać się do miasta i znaleźć potrzebną osobę, nie jest gotowy na kontakt z wyższymi siłami. Mistrz całkowicie wyczerpał swoje morale i energię i energetyczne zasoby i dlatego musi wybrać, komu pomoże. Okej, więc dostałem zezwolenie, żeby móc do niego pójść. Spoko. To fajny ten mistrz. No jednak nic specjalnego się od niego nie dowiemy, nie dostaniemy żadnej specjalnej mocy. Ty śmieciu, żeś mnie oszukał. Ale w sumie nie poszedłem do miasta, także nie zasłużyłem w sumie na tą terapię. Ten znachor, że tak powiem, nie ma żadnej ścieżki dialogowej wcześniej. Teraz dopiero możemy z nim pogadać. Co mnie tu przywiodło? W sumie nie wiem. Co masz mi powiedzieć o swoim zawodzie? Przyszedłeś tu nie wiedząc, kim jestem? Nie byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że mnie zaskakujesz. Leczenie jest jednym z najstarszych zawodów. Nauczyłem się tej sztuki od dziadka, który szlifował to 30 pokoleń wstecz. Moje zdolności są teraz najlepsze z tego wszystkiego, korzystając z ich jakby wiedzy od pokoleń. Pojawił się jednak mały problem, który mi uniemożliwia pomaganie wszystkim. Myślę, że już to zauważyłeś. A co, że jesteś starym capem? Nie dajesz sobie już rady? Naucz mnie tego, to ja będę ich odpłatnie uczył potem, bo czemu nie? Założę swoje biuro na bajenie. What problem do you mean? Ten, który nie pozwolił mi cię przyjąć wcześniej. Rzecz w tym, że ludzie wiedzą o moich zdolnościach do leczenia. To nie jest dziwne, bo to moja główna misja. Leczę wszystkich przybyłych niezależnie od ich statusu społecznego, wieku i koloru skóry. O, nie ma apartheidu tutaj. Lol. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do żadnego z nich, ale z każdym dniem staje się coraz ludzi więcej mnie prosi o pomoc. To jest ponad moje siły. Często nie mogę je uzupełnić, zazwyczaj nie mam na to czasu ani siły, dlatego proszę mojego ucznia, by wymyślił wszelkiego rodzaju prośby dla ludzi, którzy chcą do mnie przyjść i prosić o moje usługi. To nie znaczy, że wybieram komu pomóc, a kogo odesłać. Prosząc cię o pójście do Mediny, dostaję szansę na przywrócenie moich mistycznych mocy. I błagam cię o przebaczenie. No to klękaj, dziadek, do miecza i jesteśmy dogadani. Tell me more about your healing. To moja praca. Uzdrawianie. Uzdrawianie charakteryzuje się jakby... Jak ja mogę to dokładnie powiedzieć? Ciężko jest scharakteryzować uzdrowienie jednym słowem. Uzdrowiciel jest osobą, która wykorzystuje rośliny, zwierzęta, energię słoneczną, ziemię i wszystkie zasoby naturalne, w tym własne ciało, aby pomóc innym ludziom znaleźć harmonię, uciec od bólu i cierpienia oraz poczuć relaks i komfort. Jest to osoba, która rządzi własnym ciałem i duchem. Okej. Czyli jesteś czarodziejem albo szamanem. O kurwa, ale rozprawka. Nie jestem szamanem, jestem uzdrowicielem.
Jest to duża różnica. Czarodziej jest osobą, która wykorzystuje negatywne moce i ich nadużywa. Okej. Zarabia na życiu, prowokując ból, choroby, agonię i śmierć. Używam czarodziejów, czarodzieje uważam za bardzo złych ludzi. A szaman jest czymś pomiędzy czarodziejem a uzdrowicielem. Musi być jakimś magikiem, aby kontrolować negatywną siłę i ludzi. Którzy powodują choroby i przynoszą złe uczucia swoim pacjentom. A także chronić się przed wszelkimi złymi wpływami. Więc szaman jest dwustronnym charakterem, o cieniowym charakterze, który próbuje wykorzystać zarówno pozytywną, jak i negatywną energię i kontrolować ją. No, taki szary Jedi, można powiedzieć. Nie mówię, że to niekoniecznie złe, ale szaman nie używa tylko sił dobra. Dla dobra. Teoretycznie mogę sam zabijać wrogów, ale nie nadużywam tej zdolności. Moim zadaniem jest pomagać ludziom pozostać przy życiu, zachować ten największy skarb natury. O kurwa. To prawdziwa mistyka Jedi tutaj leci. Czy możesz mnie uzdrowić? No pewnie. To nie będzie trudne, ale dla lepszego wyniku leczenia powinieneś spać 3 godziny. Nie martw się, szybko ci miną dolegliwości. I na tym się, moi drodzy, kończą jakby ścieżki dialogowe z nim. Przesypałem już w każdą porę, można powiedzieć. I on cały czas mówi to samo. Nic nowego się od niego nie dowiemy. Także to pokazuję wam w formie ciekawostki. Nic się specjalnego od niego nie dowiemy, chyba że ja o czymś nie wiem. To jest taki wątek poboczny. Natomiast wątkiem pobocznym, który daje nam realne pieniądze, jest tutaj ziomek, Hunter Richie, który zleca nam misję. Czego chcesz, gringo? Jestem tu nowy, powiedz mi o twojej wyspie. Nasze miasto kwitnie, przynajmniej w porównaniu do Espady. Byłeś w tamtym miejscu? Oczywiście, że byłem. Przypłynąłem stamtąd. O, co tam ciekawego zwiedzałeś? Espada to dziura. No, zawiodły mnie tam pewne okoliczności. Jankesi mnie zaatakowali i musiałem w tej dziurze się jakby odnaleźć i znaleźć środek transportu. Paramilitarni. Słyszałem o nich. Coś są jak eskadra śmierci. Brygada śmierci. Coś jak to. Na Espadzie myślałem, że bardziej są jak bezmyślni bandyci. Na szczęście jeszcze ich tutaj nie mamy. Ale mamy własne problemy. Nie aż tak poważne, ale i tak nie chciałbym przeciągać uwagi. Rozumiesz mnie? Bądź ostrożny, uważaj na Dona Guillermo. Powiedz mi o nim. No, Guillermo jest ojcem chrzestnym mafii. On jest tutaj bogiem, ma plantacje, laboratoria, różne rzeczy. Szkoda, że nie widziałeś jego willi. To wspaniały dom, ale on nie naciska ani nie nęka prostych ludzi. Nie gardzi nami. Pamiętam, że organizował nawet imprezy charytatywne. Okej. Szkoda, że nie widziałem jego willi. I don't know. You sound like... Brzmisz jak Matka Teresa z katapulty. Znaczy, on brzmi jak Matka Teresa z katapulty. No, coś w tym jest. Coś w tym, kurwa, jest. Nie powinieneś mieć z nim nic wspólnego. Wszystko ma swoje granice. Lepiej, żebyś nie wiedział on o twoim istnieniu. Jeśli zabłąkasz się w tym miejscu, niewłaściwym czasie dostaniesz kulkę. Don Guillermo nie lubi świadków. Za bardzo dba o swoje interesy. No, to trochę jak w Meksyku. Pójdziesz gdzie nie trzeba w Tijuan, to cię zakopią żywcem. Będzie ci tylko głowa wystawała. Posmarują cię czym trzeba i cię insekty zjedzą od góry. Wąż ginie od głowy, nie? Your house is very interesting. Jesteś łowcą? Tak, masz rację. Jestem myśliwym najwyższej klasy. Ale wszystkie zwierzęta zniknęły. Myślę, że czują niebezpieczeństwo. Ile już jesteś myśliwym? Więcej niż 10 lat. Ale polowanie się zmieniło. Było inne w przeszłości. Było więcej zwierząt i było to o wiele bardziej opłacalne. Teraz nie ma popytu na skóry. Nie polujcie zatem na białego gringo, bo mogę być dużo warty. Nie ma tutaj takich dużo jak ja. Zresztą życzę powodzenia, jakby ktoś chciał na mnie zapolować. Na co polujesz? Na dzikie ptactwo. Ale ogólnie poluję też na jaguary. Skóra jaguara jest uważana za jedną z najsilniejszych, ale prawdę mówiąc to niebezpieczne stworzenia. I musisz trzymać dystans, jeśli nie chcesz stać się ich pokarmem. Mordo, mam dywan z nich u siebie w willi. Na swojej wyspie.
I have become interested in an occupation. Can you teach me anything? Sure. Ale nie za frajer. Pod jednym warunkiem. Zrób mi przysługę. Potrzebuję czegoś, o czym marzy każdy myśliwy. Nazywa się to pociskiem Berlusconiego. Mówisz o prezesie Milaniu, Silvio Berlusconim? Ciekawe. To talizman szczęścia i dowód wysokich umiejętności w tym samym czasie. Nie wiem, może Berlusconi przez swoje powiązania z mafią dostał kiedyś kulkę w dupsko i teraz krążą o tym legendy. A mafia wynajęła do tego myśliwego. Powiedz mi proszę o tym więcej. W przedziale w roku, na początku XX wieku do 1930 na Sycylii żył pewien facet o imieniu Fernando Berlusconi. No nie jest to włoskie imię. Jest legendarnym myśliwym. Najlepszy z najlepszych. Chłopcy z całego świata odwiedzali go i błagali ujawnienie tajemnicy jego umiejętności. Ale Fernando nie był człowiekiem, który oddałby coś za darmo. Zorganizował konkurs, który również przyniósł mu zysk. Człowiek, który wynalazł najbardziej oryginalną, najpiękniejszą i najlepszą kulę i zabójczą kulę, nauczyłby się od Fernando jakichś nowych umiejętności. Czekajcie, wypuszczę kota. I'm here back. So who on na? Nie poganiaj mnie. Fernando... Wszyscy uznali zadanie Fernando za łatwe. Myśleli, że muszą znaleźć dobrych rewolwerowców i jubilerów. Innymi słowy, skontaktowali się z rzemieślnikami z całej Europy. Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Wszyscy ci goście wynaleźli najbardziej oryginalne rzeczy i wreszcie nadszedł czas, by pokazać wyniki. I co? Sorry. Pierwszy zgłosił się Francuz. Miał ładną kulę, bez obłędu. Wypolerował stal grawerowaną. Ozdobił ją diamentami. Ale Berlusconi kazał mu ją załadować i strzelać. Dym był wszystkim, co wydobyło się z broni. Następny był Niemiec. Zrobił wszystko, co mógł. Złota okładka, diamenty i rubiny. Co ciekawe, udało mu się wystrzelić kulę. Ale następny zawodnik, Anglik, nie zademonstrował nic specjalnego. A strzelnica zaimponował Fernando. Niech zgadnę. Wygrał Brytyjczyk. Nie. Wygrał sam Berlusconi. Nikt nie sądził, że weźmie udział w konkursie. Stworzył idealną kulę, najlepszą, jaką mogła być. Wow. Wszyscy byli w szoku. Ale kiedy wystrzelił, zaczęli krzyczeć jak szaleńcy. Dlaczego zepsuł taką piękną kulę? A Berlusconi uśmiechnął się i wyjął kolejną idealną kulę z kieszeni. Widzisz, to była nagroda, którą się nagrodził. Berlusconi zmarł dawno temu i nikt nie wie, gdzie może być ta kula. Jeśli go dla mnie zdobędziesz, ujawnię moje bezcenne tajemnice myśliwskie. A co z moim wynagrodzeniem? Okej. Okay. Nie jesteś prostakiem, gringo, ale wiesz, kiedy być bezczelnym. Dobra, dostaniesz nagrodę za to. Przynieś mi ten pocisk. Dobra, znajdę go, ale powiedz, gdzie mam go szukać. Jakbym wiedział, gdzie, to miał jakąś wskazówkę, to na pewno sam bym się pofatygował. Pozostawiam to tobie. Okej. Okay. Spoko. Find Berlusconi's bullet. I zobaczcie, nic się nie dzieje. Dostałem tą misję, nie mam jakby kierunkowskazu, gdzie mam iść. Natomiast jak się trochę oddalę, to Jameson mówi, że jest pewien facet w mieście, nazywa się Gerardo. Znalazł go dla mnie w bazie tutaj, w systemie. I mówi, że facet może wiedzieć coś na ten temat. Ja już raz tą misję robiłem, także wiem, jak ona będzie przebiegała. Dostaniemy 1200 pesos za jej wykonanie. O Boże, znowu bandyci się tutaj czają. Dzień dobry. Czas umierać. Siemanko. Co masz? Czy ty masz absynt? Nie jestem pewien, a przydałby mi się za darmo. Nie, to tequila. Potrzebuję absynt, ponieważ ten dziadek będzie tego oczekiwał. Patrzcie, jest nawet ta szmata Mirabella. Nie mamy z nią żadnych ścieżek dialogowych, aż szkoda. Takie niedopatrzenie moim zdaniem twórców. Ponieważ moglibyśmy do niej podejść i powiedzieć, no i co kurwo, uciekłem z zasadzki twojej bandyckiej, co ty na to? I ciekawe by było, co nam odpowie. Nagle ona wyciąga rewolwera i zaczyna do nas strzelać.
A ten ziomek cały czas nie daje nam za darmo. Nie daje nam za darmo alkoholu. Zobaczcie, ona w ogóle tutaj na sprzedaż stare wino, które kosztuje 200 pesos. Więcej od każdego. Nie wiem, czy ona nas specjalnie jakoś porobi. Nie mam zielonego pojęcia. Może kiedyś przetestujemy to w ciekawostkach, jakbyście mieli ochotę. Potrzebuję od niego tymczasem absyntu na wynos. I idziemy pogadać z tym cywilem. On siedzi sobie na ławce cały dzień i gra z ludźmi w domino i chwali się, że jest jakimś mistrzem tutejszym, lokalnym. Zobaczcie. Viva la revolución! Tutaj walczą partyzanci z mafią. No i tutaj się znajduje właśnie ten Gerardo. Hello, grandpa. Przyszedłeś pograć w domino? No dawaj, zagramy. Ha, 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 bardzo śmieszne. Nie masz ze mną żadnych szans. Jestem lokalnym mistrzem. 78 zwycięstw, tylko jedna porażka. Fajnie, że mówisz w czasie przeszłym, bo ta jedna porażka to zapewne będzie za 2 minuty, jak z tobą zagram partyjkę. Dawaj. Wolałbym w szachy, nie umiem za bardzo dobrze grać w domino. Natomiast osobiście ja jeździłem tam kiedyś na jakieś turnieje szachowe i całkiem dobrze się bawiłem. Możesz mi powiedzieć coś ciekawego? Mówią, że w jaskiniach są ogromne pająki. I nie tylko, są też bestie wielkości krów. Okej. Where can I have a drink or two in this town? Nie chcę o to się pytać. Grandpa, have you heard about poison coke? Nic na ten temat nie wiem. If you need information about cocaine, talk to the Don Guillermo people. Or Don himself, if you get lucky. Mówią, że wiesz coś na temat naboju Berlusconiego. Humor mi dopisuje, no pewnie. Myślisz, że to zdobędziesz? To nie jest takie proste. No kto kurwa jak nie ja? Bo nie uważaj się za mądrzejszego od innych. Gdyby to było takie proste... I'll get it, just give me a clue. Okej, skoro chcesz. Powiem ci, gdzie znajduje się ten pocisk, ale chcę najpierw przysługę. Nie chcę pieniędzy, chcę absynt. Masz pijaku jebany. Oh, that's good! Dostałem absynt! Napierdolę się fist! Chwileczkę, potrzebuję więcej czasu. Naprawdę... So really hit the spot. Co do naboju. Jest on na dnie oceanu, w jednym z zatoniętych statków. Jakiś rok temu pewien kupiec podróżował niedaleko naszej wyspy. Bóg wie jeden, jaki był jego ładunek, ale zawierał naboje. Nie pytaj mnie. Jak mu się to udało, to nie ma sensu. Ale podzielił los Titanica. Najlepsi archeologowie zawiedli, a on nie. Jak, kiedy, nikt nie wie. Ale nie zaszedł daleko ze szczęściem i doznał wielkiego... Doszło do kraksy niedaleko naszej wyspy. Niektórzy z miejscowych mówią, że bandyci zaatakowali jego jacht. Podobno kilku rybaków wiedziało, jak rakiety wlatują na statek. Ale to nie jest teraz ważne. Wrak spoczywa na dnie wielkiej głębiny. I zajadają się nim jakieś potwory morskie. Okej. Czekajcie sekundeczkę. Doki. Mała uszczerka. Okej, pokaż mi to miejsce na mapie. No i dobra, dziadek nam zaznaczył, gdzie mamy znaleźć ten pocisk. Nie znajduje się to daleko od tej wyspy. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta miejscówka, o której mówią nam te dziadki tam, w tej wiosce. Wiecie, no dostaniemy 1200 pesos za wykonanie tej misji. Dosłownie musimy kawałeczek tylko popłynąć, zanurkować, wziąć ten pocisk. I łatwe pieniądze. Dawaj, parkuruj, Myers. Skrzynka. Dobra, nie chcę tego, niepotrzebny. Owoce nam praktycznie nic w tej grze nie ratują. Dupska. Po co mi tam uzdrowienie na jakieś 5 punktów, nic mi to nie daje. Tylko mi ekwipunek zajmuje. Dobra, jestem z powrotem w wiosce. Mój chopper nadal jest. Mam nadzieję, że tak. Będę starał się... Okej, jest spoko.
Będę starał się potem polecieć tak na misję. Już jestem na nią gotowy. Tymczasem tak, weźmiemy motorówkę. Bang. Dobra. 60% na odblokowanie. Tak nią pieprznąłem, że aż odleciała na pół metra. Tymczasem musimy kawałeczek odpłynąć właśnie bliżej tej wysepki tutaj. Na dnie której znajduje się ten wrak. No i zrobimy mały research. To gdzieś tutaj. Dobra, już mi gra chyba każe nurkować. Także moi drodzy, schodzimy z tego i nurkujemy. Bęk. Płyniemy sobie na dno. Gdzieś naszym oczom powinien ten wrak się ukazać. O, już jest, już go widzę. No niestety nie skillowałem umiejętności dłuższego czasu wytrzymywania pod wodą, także ucierpię trochę, będę musiał się leczyć. Na pewno nie psychiatrycznie, ale mam kilka zupek, także zdrowie sobie naprawimy raz, dwa. No ja już tutaj wiem, ten bullet znajduje się tutaj. No i co, płyniemy na górę. O, widzę moją łódkę. Także no trochę się podtopimy. Szkoda, że nie możemy korzystać z tych masek z tlenem. Mogliśmy taką znaleźć na początku dla kogoś. Bo jakby eksplorowanie tutajszych głębin mogłoby być całkiem ciekawym zajęciem moim zdaniem. Można tu naprawdę fajne rzeczy znaleźć. No, no i za taką prostą fatygę dostaniemy tysiaka. Także fajna sprawa. Ale to nie wszystko. Ponieważ z tym ziomkiem otworzy się nam okno handlu i będziemy mogli sprzedawać mu przedmioty pochodzenia zwierzęcego. Nie wiem za bardzo, czego on oczekuje. Próbowałem łowić już rybki dla niego. Jakby niczego ciekawego to nie daje nam. Teraz się zastanawiam, czy nie warto by było tą łodzią jednak popłynąć na tą misję. Czekajcie, uwolnię ją tylko z piachu. Ponieważ ten helikopter pewnie mi rządowi rozwalą. Jak się domyślacie, nic nam te uniformy nie dadzą. Ja tak tylko przypuszczam, że to nam pomaga tylko jeżeli mamy z nimi dobre stosunki, neutralne. A tak to nic. Ale tak jak mówię, otwiera się nam okno z nim handlu. Nie możemy mu sprzedawać nic poza tymi zwierzęcymi przedmiotami. Rybek nie chcę kupować. Znalazłem twój pocisk, mordeczko. Wow, co ty mówisz? Gdzie to było? A na dnie oceanu. Udało mi się go zdobyć, zanim zjadły go rekiny. Widzę, jesteś w jednym kawałku, także no gratulacje. Dziękuję ci za przyniesienie mi tego. Marzyłem o tym od dłuższego czasu. Tu jest twoja nagroda i oczywiście nauczę cię tego, co obiecałem, umiejętności myśliwskich. Szczególnie jak znaleźć coś użytecznego w każdym zabitym stworzeniu. To może być prawie wszystko. Skóra, futro, pazury. Zacznijmy od podstaw. No i dostałem 1200 pesos. Bardzo ładne siano. Go ahead. No i tak, ziomek nam tutaj mówi, jak oskurować każde zwierzę, jak obdzierać zwierzęta ze skóry. Załóżmy, że zestrzeliłeś jaguara. Bierzesz śmigłowiec myśliwski. Nóż też wystarczy i wykonać trzeba cięcie wzdłuż brzucha. Tak samo nacięcie na nogach, na szyi i na głowie. Trzeba usunąć skórę w taki sposób, żeby nic nie zostało rozerwane. Aby to osiągnąć, bierzemy kawałek skóry, ciągniemy go i robimy cięcie od dołu. To wszystko technicznie. Powtarzaj to do zakończenia. Teraz powinieneś spróbować zrobić to sam. Okej. Okay. Teraz mogę się w rzeźni, mordo, zatrudnić. Czy przyniosłem ci coś? A jeszcze dodał, że jeżeli coś takiego zdobędziemy, no to chętnie nam za to zapłaci, odkupi to od nas. Mówię, nie kupuje on pierdół, nie kupi od nas rybek, które możemy bardzo łatwo wyłowić z wody. Tego prawdopodobnie gotowce, zobaczcie, za wszystko nam nie zapłaci. Przyjmie oczywiście, ale za darmo, nie? Co łaska. Także ciekawe, jakby w tej gierce prawdopodobnie jest coś takiego, że można zdobywać różne takie przedmioty pochodzenia zwierzęcego. To może potem, na razie musimy popłynąć do tej fortecy. Fortecy rządowej, gdzie już wcześniej byliśmy, żeby zdobyć statuetkę. Musimy dokładnie do tego samego budynku pójść, także łatwiej by było helikopterem zrobić desant. Ale niestety losowo się tam respi helikopter, więc prawdopodobnie nie uciekłbym stamtąd. Tak łatwo, musiałbym szukać łodzi, więc ta droga jest bezpieczniejsza. A jakby spokojnie możemy, mówię, przeskakać sobie do tej budowli i nie będzie to dla nas problematyczne.
Widziałem gdzieś chyba w filmikach, czy w jakichś shortach po prostu, że można tutaj na przykład sobie usmażyć rybkę, którą złowimy i wówczas ona daje nam zdrowie. Ale osobiście nie wiem za bardzo, jak to się robi. Jeszcze na to nie wpadłem. Jaguarów w tej grze nie ma. Można upolować sobie te papugi na przykład. Być może jakieś pieniądze za to dostaniemy. Także nie wiem, to też jest na pewno temat pod kątem ciekawostek. Jak tutaj można zarabiać i czerpać korzyści jakby ze zwierząt, jedząc je albo zarabiając na ich skórze, pazurach i tak dalej. W Boiling Point to była prosta sprawa i można było ładne pieniądze dostać chociażby za pazur jaguara. No natomiast tutaj to nie są duże pieniądze. Czy to za ryby, czy za papugi. Także trudno, no olać temat. Nie będziemy się na razie tak bardzo tym zajmować. Jesteśmy już przy fortecy. Ponownie będą musieli nas ugościć. Robię save'a, bo tutaj jest gruba z wyrzutnią rakiet. Od niego bym zaczął w sumie. Dostał na torbę. O kurwa, nie mogę po tych schodach wejść, halo. Dobra, jestem ready. Rozpoczynamy kampanię. Z wojskowymi. Nie będę się z nimi napieprzał, po prostu sobie pobiegnę do tej bazy i będzie cacy. O, daj mi strzykaweczkę, daj mi amunicję. A czekajcie, coś innego podniosłem. Akurat brakuje mi amunicji do mojej maszynówy. Ej, tutaj coś się pojawiło? A nie, dobra, zaktualizował mi misję. No i widzicie, te same warunki. Teraz tak, robię save'a, no i biegnę sobie. Lecę, bo chcę, lecę. Oła, zostałem w czapę. Chujowo. Nie mogę biegać, bo za bardzo mnie poranili. Teraz już mogę. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Radzę sobie całkiem dobrze. No, jestem już w bazie. Elo. Co tutaj mamy? Nic. Musimy zdobyć dokumenty. A raczej mapę. Mapę na temat rozłożenia naszych plantacji, a następnie podłożyć im fałszywki, z których sobie skorzystają. Ciekawe, czy domyślają się w ogóle, po co przyszedłem. To już inna sprawa. To chyba nawet nam celownik nie pokazuje, gdzie mamy iść dokładnie. Musimy sami poszukać i pobłądzić. O, proszę bardzo. Zabraliśmy dokumenty i podłożyliśmy fałszywki. Misja wykonana. Musimy wrócić teraz do Nagiermo. Czasami respi się tutaj helikopter, tym razem nie. Zobaczcie, możemy w ogóle do nich strzelać przez okno. Czym skutecznie możemy ich załatwić, a oni na przykład do nas nie walą. Ja sobie w ten sposób mogę trochę oczyścić drogę i poprawić stosunki z partyzantami, z którymi będę musiał potem toczyć mały bój. Znaczy nie bój w sumie, nie będę z nimi walczył. To będzie taka rozgrywka o naturze propagandowej. Bardzo moim zdaniem ciekawie rozegrana. Zaraz wam to zresztą pokażę, tylko dotrę do Dona Guillermo. I chyba nie pokażę wam stety albo niestety misji dla Sebastiana. Ponieważ przez to, że gadaliśmy z nim w trakcie misji, to też nam zbugowało jakby możliwość potem kontynuowania z nim jakiejś współpracy. No jest to niestety chujowe i krzakowate, ale no co ja mogę wam poradzić. W tej bazie generalnie znajdował się wcześniej ten ich boss taki, nie? Ale już chyba go nie ma. On się chyba respi tylko na czas tej misji, żebyśmy mogli, o tutaj, mogli mu statuetkę odebrać. Przybyłem tutaj raz, szukając misji dla rządu, tak z ciekawości, czy mogę później jakoś wam w ciekawostkach to pokazać. Ale nie ma tego gościa. Także ta baza tak naprawdę nie służy nam do tego, żeby przyjść tutaj wykonać jakąś robotę. Tu jest właśnie bardzo to niejasne, moim zdaniem, w tej gierce, że jakby nie do końca wiemy, gdzie możemy i z kim pracować. Kto nam daje zlecenie. Tak samo na espadzie próbowałem zagadać do tego szefa bazy, gdzie tam... Przepraszam was, kurwa. Szefa espady, gdzie mieliśmy jedną misję o bandytów, tam też była baza wojskowa, no i ziomek też nam nic nie zleca. Jedyny, na którego trafiłem, które nam takie zlecenie daje, to na tej wyspie, na której spędziłem kilka odcinków robiąc misje dla bandytów i partyzantów. On nam coś tam zleca, jakieś drobne misje, ale już, że tak powiem, mam trochę dosyć tej wyspy. Nie wiem jak wy.
Już przemieliłem tam chyba batalię na maksa. Dobra, ucieknę w taki sam sposób. Jakby już mało osób jest w stanie mi tam zagrozić. Ktoś czeka tutaj na wierzchu. A, tutaj jest jakiś ziomeczek. Lata jeszcze ten z dużą giwerą. Jest ich tutaj dosyć sporo, jak widzicie. Jakby udało mi się tak oczyścić to, żebym mógł amunicję sobie uzbierać do mojej dużej giwery, to byłoby fajnie. Ale jak widzicie, jest ich od chuja ciut. Gruby! Gruby! Gruby, chce cię zabić. Ścierwojadzie. Czekajcie, wyjdę do niego. Dobra, dostał kulkę. Ty też oczywiście giniesz. Ten z rewolwerem na mnie odważny. Ej, ej, ktoś... Aha. Tutaj mnie atakuje ziomek. Jak widzicie, nie ma możliwości tutaj, żeby sobie pochodzić, ponieważ... No, otoczyli nas. Gówniarze, można powiedzieć. Coś tam mógłbym na szybko spróbować sobie ogarnąć. Chociaż jest to bardzo ryzykowne. Dajcie. 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 Dajcie trochę zabawek. Co mi się uda, to pozbieram. Całkiem dobrze mi idzie. Nic mi póki co nie robią. O, pierścień jakiś. O, dużą machine gun mogę jeszcze podnieść. Dobra, to już w takim wypadku nie zbieram niczego, co by mnie mogło bardzo przeciążyć. I już stąd sobie idę. Dobra, wystarczy. Wystarczy. Mogę stąd uciekać, o ile mnie puszczą. Jestem bardzo ranny, ale poradzę sobie jakoś. Tutaj wszyscy, że tak powiem, wąchają glebę, także jestem na chillu. Ile mi się udało? O, zobaczcie, uzbierałem prawie 300 tutaj do amunicji, także bardzo spoko. Tutaj chyba jest jeszcze wyrzutnia rakiet od tego ziomka, zostawiłem sobie na koniec. No i jestem bardzo szczęśliwy teraz. Mogę iść do Don Guillermo, złożyć raport. Mówię, raz wypełniałem tą misję, to zrobiłem desant bezpośrednio na tą lokację, wziąłem te dokumenty, a potem zrespił się helikopter rządowy, który mogłem bez problemu ukraść i sobie odlecieć z tej bazy. Jak wiecie, pociski tutaj karabinów nie robią nam żadnej krzywdy praktycznie, tylko wyrzutnie rakiet. No chyba, że komputer do mnie wali, no to jest na tyle precyzyjny, że wali i przez okno i bardzo łatwo jest mnie pokonać, jeżeli zawisam helikopterem. No ale cóż, nie zamierzam z tym walczyć. Co tam? Ktoś mnie namierza. Range of Air Defense System, locking on. Namierzajcie mnie. Szukajcie, a znajdziecie. Hada nie wychodzi z formy. Także spróbuję do tego Sebastiana zagadać, ale wydaje mi się, że nie pokażę wam tej misji. Zresztą nie ma co pokazywać. Dostajemy 700 pesos tylko za to, że płyniemy na inną wyspę i przypływamy z bardzo powolnym statkiem ociężałym. Tylko tyle. Musimy przywieźć jakiś ładunek. Także no jest to w chuj nieciekawe. Robiłbym to pod kątem zarobków, ale też nie będę płakał i myślę, wy też nie będziecie, jeżeli ta misja mi się tam nie aktywuje, nie? Zostawię to sobie na potem. To jest chujowe, że te dialogi się w tej grze tak blokują. Jeżeli misje gdzieś tam się pokrywają, powiedzmy, od tych samych zleceniodawców, to gra nam potem blokuje taką możliwość. O Jezu, nienawidzę tego, ale to jest popierdolone, wam powiem. A jeszcze bardziej popierdolone są te drabiny. No, tak działają drabiny w Xenusie drugim. Nie da się z nich zejść. Super, fajne, nie? A się wkurwię. Specjalnie wejdę sobie przez tą motorówkę. Chyba. Kurwa. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem teraz? Dobra. Gituwa. Ostrożność. Siema, Sebastian. Zobaczcie, nie mogę z nim w żaden sposób porozmawiać. No, skraszowała się ta postać. Nie jesteśmy w stanie chyba już od niego uzyskać żadnych zleceń. Także no trudno. Chuj w to.
Popracujemy jeszcze dla Elvisa i wątek mafii będzie tutaj ogarnięty. Mają jeszcze swoją plantację tutaj, ale tam jest tylko jeden strażnik. Nie da się żadnych misji dla nich wykonać, także tyle. Okej, okay. Wyleczyłem się teraz. Dam mu swoje tutaj maskotki. Masz. Mam nadzieję, że patrzycie, ile zarabiam, bo ja na to nie patrzę, po prostu przesuwam przedmioty, które zdobyłem. O, i zdobyłem chyba celniejszy karabin nawet. Czy ja go jakoś udoskonalałem? Chyba nie. Ej, no to spoko, to sprzedaję w takim razie tego złoma mojego poprzedniego. Zostawiam sobie ten lepszy. Wyrzutnia rakiet też nie będzie mi potrzebna do niczego. Pierścień za 84 pesos. Jakieś gówna. To jest chyba mój udoskonalony karabin, tak to on. No i dobra, zarobiliśmy jakieś tam nie najgorsze pieniądze. Tu jest w ogóle ciekawy sposób zarobku, zobaczcie, bierzecie wszystkie te alkohole, każdy z nich kosztuje tam po 30, po 40 pesos i możecie w ten sposób stówę z kawałkiem sobie zarobić, nie? To jest fun. Oj, przez pomyłkę coś kupiłem. Dobra, nieważne, jebać. 50 pesos to nic. Zwróci mi się teraz za butelczyny. Właśnie, to wszystko mu dajecie. Bang, bang, bang. To kosztuje tam 20, 40 peso. To kosztuje akurat 5, czyli nic. To też, czyli 5. Koło 100. Bo tamte alkohole były droższe. No i jesteście zadowoleni. Organizacja na najwyższym poziomie. No i dobra, zdajemy raport Donowi. Mission accomplished. Ciemanko, Donne. The mission has been accomplished. Did you bring what I required? Naturally. Here, take a look. I see. Ah, ha! They aren't bad. Nie są tacy źli oznaczyli każdy krzak kokainy. Moje gratulacje. Jeśli to zrobią, będą musieli pożegnać się z biznesem. Dobra robota, Myers. Dobra robota. Zatarłeś ślady? Nie chcę mieć do czynienia z kolejną delegacją. No pewnie. That's offensive, Don. By the way, are we calling each other by their surname already? Możemy przejść na ty. Nie zgrywaj ze mną mądrali, nie spotkaliśmy się wczoraj. To powinno być dla ciebie honorowe, ponieważ zbliżam się tylko do ludzi, którym szanuję, których szanuję i ufam. No to mordo, no co ja już dla ciebie tyle tu zrobiłem? Powinieneś mnie kurwa za to bardzo respektować, powinienem być twoim consigliere. Seriously, Myers. Nigdy nie miałem takich talentów jak ty, więc proszę, nie zawiedź mnie. Okej, okay. Spoko. Nie będziesz musiał mnie ukarać za nic. Porozmawiajmy o dobrych rzeczach. Oto twoja nagroda, dobrze się spisałeś. I dostałem 1800 pesos oraz dałem mu dokumenty, dobrze. I zobaczcie, cały czas jest ten dialog about Benicio, nie wolno tego naciskać, bo to jest crash. Czy ty masz, Don, w ogóle jakąś familię? Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Nie mam nikogo. Kiedy ludzie zazwyczaj tworzą rodzinę, poświęcają się... Nie, kiedy ludzie zazwyczaj tworzyli rodzinę, ja poświęciłem się pracy. Byłem żonaty, ale niedługo. Biedna Marionetta nigdy nie przywykła do mojej trudnej natury. Zostawiła mnie rok po ślubie. Nie ma też innych krewnych. Mój siostrzeniec o imieniu Elvis, który pracuje dla mnie na lotnisku, to moja jedyna rodzina. A ty, Myers, masz rodzinę? Mam córkę. Z moją żoną mi nie wyszło. Ej, to brzmi troszeczkę bardzo jak prawdziwy Saul Myers. Okej. Okay. Tylko nadal nie wiem, na którym etapie czasowym jesteśmy. Jestem bardzo ciekaw. Sądząc po trollach ze Steama, z forum, tutaj może być to bardzo popierdolone. Kiedy dotrzesz do celu, są z tobą. Jeśli upadniesz, choć odrobinę odejdą. Jak mówi stare powiedzenie, Myers, nigdy nie ścigaj autobusów i takich nie złapiesz. Co, ja nie złapię. Mordo. Daj mi 3 syntadreny i kurwa przebiegnę całą wyspę. Ale jakby wiadomo, że w tym interesie lepiej nie mieć rodziny, bo cię będą szantażować. Więc lepiej być samemu, zarabiać pieniądze. Jestem zdezorientowany. To dla mnie nowość. Dla mnie też, Myers. Partyzanci przeprowadzają masową kampanię propagandową. Muszą rekrutować nowych ludzi, ponieważ nasi wojownicy przewyższają ich.
Przy okazji jestem ci bardzo wdzięczny. Rozstrzygnęli już wszystkie kwestie organizacyjne. Rozdawali ulotki, przygotowywali scenę do przemówień i zaprosili kilku kaznodziei z innych głównych baz. Więc Myers, jestem pewien, że ludzie przyjdą na ich występ i będą chcieli posłuchać. Partyzanci zawsze lubili mieszać tłumy, krzycząc bezsensowne bzdury. Ale musimy jakoś zepsuć wydarzenie. A nawet nie myśl o strzelaniu, bo wszyscy, którzy zostaną skrzywdzeni, dołączą do partyzanckich zespołów następnego ranka. Musimy wymyślić inny sposób, żeby to zrobić. Jakie masz pomysł? Przejażdżka po mieście. Mogę ich wszystkich załatwić, ale jest ciekawsza oczywiście opcja. Jakbym to ja stał jakby za mikrofonem i to ja bym przemawiał, kontrolując to, co partyzanci mogą powiedzieć. To jest wspaniała idea, Myers. Wiem, co zrobimy. Będziesz odgrywał rolę mówcy. Ja? Słuchaj mnie uważnie. Pójdziesz do Benicio po strój partyzanta. Będziesz wtedy później potrzebował znaleźć partyzanckiego mówcę i po cichu go załatw. Muszę być ostrożny, żeby misja powiodła się. Co ja mam zrobić z ciałem? Zaniesiesz je do krematorium. Spalisz zwłoki. Znam gościa, który zajmuje się kremacją, więc wszystko jest ustawione. Pozbywasz się ciała, przebierasz się w partyzanta i podchodzisz do ludzi. Upewnij się, że przemówienie jest wiarygodne, Myers. Ale jednocześnie unikaj jakiejkolwiek ognistej retoryki. Albo mieszkańcy mogą ci uwierzyć. Nie bądź niegrzeczny, nawet pod przebraniem partyzantów, albo cię zabiją. Nie są kompletnymi idiotami, za jakich ich postrzegasz. Naucz się rewolucyjnych rzeczy, to może się przydać. I jeszcze jedno. Muszę wybaczyć, ale nie przyjmuję odmowy. Twoje zadanie jest zbyt ważne, by go teraz odmówić. Więc zaczynaj pracować i to szybko. Dobrze, Donnie, nie ma problemu. To jest bardzo ciekawa misja, moi drodzy. Faktycznie musimy tutaj robić zamówcę partyzantów. Znowu musimy pójść do tego Benicio, który da nam partyzancki mundur. Tak się składa, że partyzanci mnie całkiem lubią, także znowu mi ten mundur nie jest potrzebny, ale okej. Skoro mnie proszą, to zrobię. A może tym helikopterem bym sobie poleciał? Czemu nie? Potem i tak chyba dostanę darmowy jakiś od tego Elvisa. Także szybciej przetransportuję swoje dupsko tam. Tu jest właśnie plantacja kokainy należąca do mafii. Jest tam tylko jeden strażnik, jakby nic. Nie ma tam żadnego pana botanika ani niczego ciekawego. Możemy chyba tylko tutaj pracować właśnie z Sebastianem, Guillermo i z tym Elvisem ćpunem jebanym, ale to wszystko wam pokażę potem. Wszystko znajduje się tutaj praktycznie na tej wyspie w punkcie, więc nie musimy daleko się przemieszczać. No ale z tym Benicio musimy porozmawiać. O, lockpick zawsze chętnie wezmę. Benicio del Toro, gdzie jesteś? Jomek siedzi teraz akurat na pryczy, skacowany. Więc teraz będziemy mogli już sobie z nim porozmawiać normalnie. O, mafia gdzieś tutaj w okolicy stoi. Jakaś grupka. No cześć, Corrado. A to ten ziomek, on nam da deski, okej. Okay. Are you working with wood? Yep, I work with wood too. Bardzo dobrze. Musi to być niebezpieczna robota dla twojego zdrowia. What's that? To nie jest niebezpieczne. Prawie skończyłem już moją robotę. Chcę pomóc twojej wiosce i zdobyć kilka kawałków, żeby naprawić zniszczony most. Ale nie mam desek. And I do... That's what it's you came to. Oh, you came to visit me, really? I'm not joking. I'm very pleased to your attention. Jestem bardzo zadowolony z twojej uwagi. Deski kosztują. Zapłać mi 50 pesos i będą twoje. Dobra. Zrobię to tylko, żeby wam pokazać. Możliwe, że zarobimy na tym wielokrotność. Spróbujemy. Okej. Okay. No i dostałem deski. Misja zaktualizowana. Bring the planks back to Emilia. No. Nie chcę więcej desek. Wystarczy mi moja koleżanka z tej wioski. A myślałem, że ja będę musiał to robić, a tymczasem musiał jej to zanieść i sama kobiecina będzie musiała się tym pewnie zająć. Mando! Manicio jest tutaj, okej. Okay. Siema. Hello. Jesteś jakiś wczorajszy trochę.
Hi, Myers. Don't take offense at me. When I drink, I can complete idiot. That's all right. I get it, you came for the uniform. Don Guillermo told me. He also left a message for you not to kill the orator right away, by the way, until the wonders of someplace. You understand that, right? Of course. Że mam nie zabijać mówcy od razu, ale poczekać, aż gdzieś się zabłąka. Nie możemy powiedzieć, gdzie teraz jest, ale jest gdzieś w mieście. Znajdę go. Tu jest dla ciebie uniform partyzantów. Świeże, z ciała, hehehe. Przy okazji widziałem, jak ich mówcę. Nie uwierzysz, ale wygląda bardzo podobnie. Co za zbieg okoliczności, więc jeśli zachowujesz się naturalnie, wszystko pójdzie gładko. Nie zapomnij zwrócić mi munduru i sprzętni z poprzedniej misji. To wszystko, Myers. Powodzenia. Tak się składa, że wiem, jak wygląda ten ziomek i absolutnie nie jest podobny do mnie. Jest łysy, stary i tak dalej. Wygląda bardziej jak Saul Myers, tylko bez włosów. Już wam pokazuję, jak się tą misję ogarnia. Tylko w sumie jak mogę, to... Najpierw bym zaniósł może te deski do tej koleżanki. Czy mi się zwróci te 50 peso? Zaraz zobaczymy. Czy to w ogóle było warte świeczki? Jak nie, to będę bardzo wkurzony. Siema. No pewnie. Corrado demand money for them. Zobacz tylko na tego starego pijaka. Chcesz od niego deski w dobrej sprawie, a ten zjeb wszystko spienięży. Potrzebuje na wódkę. Yes, he wouldn't have given me the planks otherwise. No, it's your bridge. Your planks for your money. Okej. Dajesz mi znać, że mogę na ciebie liczyć, ale kiedy wszystko musisz zrobić, to dokończ zadanie. Wezmę deski, ale ci nie zapłacę, jeśli zdecydujesz się kontynuować naprawę. O Boże. Czyli straciłem 50 pesos? Yes, I got some free time. Alright. Repair the bridge. Kurwa, faktycznie dostałem misję, żeby naprawić ten most. Nie, ona mówi, że ona mi nie zapłaci, jeżeli nie wykonam tego zadania. Żałosne. Ciekawostka. No nie, no ten most znajduje się w tamtej, po tamtej stronie. Chodźcie, zobaczymy tak z ciekawości. Jak twórcy przygotowali misję naprawa tego mostu, zobaczcie. Pewnie będziemy musieli kilka miejscówek załatać. Nie wiem, czy jest to aż tak dobrze zorganizowane, więc zaraz zobaczymy. Let's check this. Myślałem, że to o ten most chodzi, nie? Tymczasem to kieruje mnie gdzieś indziej. Nie, totalnie inne miejsce. A szkoda, już myślałem, że ten most naprawię i będzie można na nim przyjemnie chodzić. Faktycznie jest tutaj ryzykowne łażenie po ciemaku na przykład. Można się uwalić na głupi łeb tam na dół, na przykład wylądować w piachu. Gdzie ja się muszę wspiąć? O co tu chodzi? Gdzie tu się jakiś inny most znajduje? Tu jest ten kościółek. To wiem. Tu jest jeszcze jakaś droga. Tutaj się chyba nie zapuszczałem nawet. Zobaczmy. Tu mi jakby każe wspiąć się na górę. Kurwa, koleżanko, no ryzykowną robotę mi tu dajesz. Niosę te ciężkie deski. Spinam się na górę. O, tu jest jakaś miejscówka, nie wiedziałem o niej wcześniej, kto to? Indianie! Lol. Siema, Indianin. Indianin i Golgo. So, have you gotten here already, pale face? So to say. Co? Niszczysz wszystko na swojej drodze, cholerny podróżnik. Duchy utną ci rękę. Ty, uważaj na słowa. Czemu mam uważać? Nigdy nie wahasz się, by niszczyć dżunglę. Wy blade twarze będziecie jeszcze żałować, każdy z was.
Dżungle są naszym domem i miejscem kultu potężnych duchów. Co? Mordo. Ty Indianie, czy jak ty się tam nazywasz? Powiedz mi, co się stało, nic nie rozumiem. Oho, chyba kolejne zlecenie mi chce dać. Nasza dżungla została wycięta, nic na to nie poradzimy poza zorganizowaniem demonstracji. Nie rozumiesz, że dżungla jest naszym domem. Nawet nie wiesz, co reprezentuje. Wszystko, co robisz, to niszczysz. Kurwa. Rozumiem, że każdy biały człowiek to jest ten sam, nie? W takim razie wszyscy jesteśmy Hitlerami. Ups! You shouldn't generalize. I know nothing about it. Ah, white man. Nie chciałem cię obrazić, mam już dosyć tej sytuacji. Mogę ci powiedzieć o naszym zielonym drzewie. Zapytaj, jeśli chcesz wiedzieć. Chcemy? No dobra, niech będzie. Taka ciekawostka. Dżungla to nasza to nazwa grubego, nieprzepuszczalnego drewna tropikalnego. Teraz są wycinane, ale taka jest nasza natura. Jest tak wiele zwierząt, które nie będą miały dokąd pójść po zniszczeniu całego lasu deszczowego. A dżungla sprawia, że powietrze jest świeższe, łatwiejsze do oddychania. Nasze plemiona strzeżą lasów deszczowych od początku cywilizacji. A wy biali chcecie nam zabrać naszą dżunglę, myśląc o waszych dolarach. No coś w tym jest, to akurat prawda. Olej palmowy i inne gówna. Your people struggle against cutting the jungle? Oczywiście, że się tym przejmujemy, ale poza jawnymi działaniami i protestami nie możemy podjąć nic kardynalnego. W końcu nie zostało wielu Indian. Możesz myśleć inaczej. Ale no, taka jest prawda. Czekaj, zaraz będę przemawiał do ludu jako partyzant, to może im powiem, żeby to zbojkotowali. Może coś się uda wówczas zmienić. A, dobra, czyli nie ma misji pobocznej, tylko mi o tym powiedział. Okej, okay. A tutaj. Tu jest coś takiego. Uuu, nie byłem tutaj wcześniej. Bang. Bang. Trzy deski na krzyż i misja wykonana pomyślnie. Także fajnie. Co tutaj jest za miejscówka? Jakieś ruiny. O kurwa, Indianie! Siemano! Co to za baza? You're an evil man. There is no point in talking with you. Aha. My nation has very rich history. Our religion is founded on the tradition of different peoples. The Inca, the Maya i coś tam jeszcze. Okej. Okay. Mówię, jaką masz kusię. Czekajcie, zabiję go tylko na próbę. Czy ja mogę się tym pobawić? Trochę? A nie, nie mam amunicji do tego. A szkoda. Ej, mordy, macie amunicję może? Na to? Zostawcie mnie w spokoju! Gnoje! Gnoje pierdzielone! Tępe dzidy! Taki masz na pewno pseudonim w tym plemieniu. Ej, ale jakby nie mają podjazdu do... do kogo? Do tych kultystów, oni są bardziej wytrzymali. Nie, chyba nie zdobędę od nich amunicji. To ma jakieś ulepszenie do broni w ogóle? Lol. Ja to tak z ciekawości sprawdzałem. Dobra, ale oni chyba nie mają żadnych, że tak powiem... Say it again. Really think so? Stop yelling at me. Do you speak our language? Okej, no to sobie pogadaliśmy. Tu jest jakaś ich chyba święta budowla. Nie wiem, czy to jest jakaś normalnie baza Indian. Czy tu jest jakiś elder tej wioski, czy coś? Niewykluczone. Tam był jakiś szef, ale z nim nie można porozmawiać. Jakbyście chcieli kiedyś, to mogę wam przeeksplorować te wszystkie tereny. Tymczasem chciałbym się dostać do wioski, skacząc ze spadochronu! Opa! Koleżanko, przychodzę, przylatuję dokładniej mówiąc po moje pieniądze. Położyłem twoje deski, więc chciałbym nagrodę. Pink. You amaze me, gringo, you're a fast guy. O, 500 pesos dostałem za to, fajnie, miło mi. Level mi podskoczył. Czekajcie, żeby mi w gry nie wysrało. Czekajcie, bezpieczna droga to jest tak zrobić, nie krawiczem skrótu. Ja bym chciał być maratończykiem. To może być spoko. Stamina. To nie, pójdę w stamina w takim razie. Będę mógł dłużej biegać. O, nie mogę jednak. Aha, no to nie wiem, jak to działa. Chujowo jakoś. Dobra, chodźmy do tego
partyzanta. Pokażę wam to. To jest miejscówka dokładnie ta, gdzie puszczane były te trailery Precursors w wersji beta. Tam obok bazy tej, znaczy tej rezydencji, tego burdelu całego bandytów. O, Mafia Fighter, siema. What do you want? We need some coke, badly. How much? O Jezu. Dobra, spierdalajcie, nie będę wam żadnej kokainy na razie przynosił. Tu, ej, nie wiedziałem, że tu jest taka baza. Tak, wiem, że chcecie kok, słyszałem. Ciekawe, spoko. Są raczej zwykli żołnierze, po prostu. Nie mają... Nie ma tutaj głębszej historii z nimi. Gdzie ja zaparkowałem mój helikopter, bo nie pamiętam. Tutaj, okej. Okay. Spoko. Także, no widzicie, bardzo dużo jest tutaj różnych postaci, z którymi możemy porozmawiać. Po prostu miód na moje oczy. Więc jak tylko będziecie chętni, to wam to wszystko kiedyś pokażę. Spróbujemy, sprawdzimy. Będę pierwszym, który zarysuje mapę Xenusa dwójki. Przelecimy się na miejsce, a co tam? To jest chyba... Tak, to jest właśnie w tym miejscu, więc może wyląduję sobie tutaj na plaży. O, macie, Janusze, swój wielki parawan latający. Smacznego. No i co? Jest piękna plaża, tutaj będzie przedstawienie całe. Zobacz. Siedzą cywile, czekają na wystąpienie. Tam jest ten ziomek, który rzekomo jest podobny do mnie. Guerrilla Speaker, nie mam z nim dialogów. Tu jest mikro, do którego będziemy gadać. Okej. Okay. Powinienem pójść do domu. Nawet mój mąż się nie spóźnia. Dobrze, okej. Okay. Żeby aktywować misję, musimy wejść tutaj. Submission accomplished. No i owemu partyzantowi zachciało się lać. No i my musimy go, moi drodzy, śledzić. Sorry, nie chciałem. I tak będziemy musieli się pod niego podszyć. Siema, mordo. Siema, siema. No i co, nie możemy z nim gadać, nie możemy go też zabić, ponieważ nam misję anuluje. Musimy poczekać, aż ziomek pójdzie do kibla. Dokładnie tak. Możecie mu nawet drogę zachodzić. Im to w tej grze nie przeszkadza. Nie blokujemy ich w ten sposób. Oni se nas po prostu będą odbijać. Jakbyśmy byli jakąś pelotą. To jest podobny do mnie. No nie sądzę. Przyspieszać go nie przyspieszymy, więc musimy chwilkę poczekać po prostu. Maxim. Kogo my tutaj mamy? Tu jest jakiś nurek. Lifeguard. On musi sobie do jednego z tych kibli wbić. I wówczas dostaniemy od gry pozwolenie, żeby go zajebać. Krewetki. Cik. No dawaj, panie partyzant. Wcale nie wygląda podejrzanie ten helikopter w wodzie, co? Wygląda. Ale teraz mi się srać chce, nie będę się tym przejmował. Co jest bardzo ciekawe, zabijając go... musimy jakby z jego ekwipunku, dostajemy możliwość przeszukania go, zabrać samego jego. To jest bardzo komiczne. Stąd teraz sami zobaczycie. Ziomek jest w kiblu, patrzcie, mordujemy go, bang. I w ekwipunku ma samego siebie. Bierzemy od niego pieniądze, o, i zabieramy go. Przeszukując go, zabieramy jego zwłoki. I wówczas... zniknęło mi to z ekwipunku, niedobrze. A ja teraz będę miał lepszą celność, bo aż 50% szansy. No i teraz musimy, moi drodzy, zanieść jego zwłoki do krematorium. Czyli pracujemy trochę jak Sonderkommando, można powiedzieć. Bring the body to the crematorium. Co to tak dalej? Aha! Ojej, coś mi się pojebało, że to jest niedaleko, a jednak nie, na północny wschód wyspy musimy popłynąć. Chuj, ja muszę go do krematorium zanosić. Jakby no fajnie, takie udoskonalenie, że tak powiem. Coś nowego. Spokojnie mógłbym go rzucić piraniom, na jedno by wyszło i tak by go nie znaleźli. Ale cóż, no jednak jak go spopielimy, no to ślad po nim ginie. Czekajcie, bo mi tutaj jakiś rządowy chuj stara się uprzykrzeć życie.
Forgive me. Dobra, jeszcze raz go zakurwiam. Zabrałem go w całości i jest zajebiście. Podejście drugie. Miejmy nadzieję, że tym razem bez komplikacji, bo lecę helikopterem, który nie ma już wyrzutni rakiet, bo to mam z misji przecież. Kurwa, ten cfel jest tam w powietrzu. Że tak powiem, nie mogę chyba do niego nawet tam strzelać. Czekajcie, spróbuję się do niego zbliżyć i wtedy. Teraz do niego napieprzam. No kolego, już powinieneś być zezłomowany. Ojoj, jestem w bardzo kiepskiej kondycji. Dobra, zniszczyłem go. Przecież wystarczy, że dostanę jeden pocisk i helikopter eksploduje, także no... Bardzo ryzykownie. Ale no, nie szkodzi. Tak, tutaj jest taka chatka. Czy to ta? Chyba tak, dokładnie. Obok kościoła. Na której może musimy... Ja, musimy wylądować gdzieś tutaj może? Nie rozkurwi mnie? Chyba nie. Idealne miejsce na lądowanie. No i co? Idziemy do ziomeczka w takim wypadku. Czy ja tutaj się w ogóle dostanę później? To jest też problem. Chyba nie. Także piękne miejsce znalazłem, ale żeby tu wrócić, to już może być ciężko. Dobra, ała, 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 ała. Kurwa, nie tak chciałem to zrobić. Co za ahelikopterowa wyspa. Połowa z nich korzysta, kurwa, nie robi się zacnych lądowisk. Nie no, tutaj jest naćkane, kurwa, nie wiem, czy ja stąd wylecę potem, ale spróbujemy. Myślę, że powinno być ok. No i tak, tutaj jest taki budyneczek. Możemy sobie do niego wbić, no i będziemy sobie tutaj pięterkami się przemieszczać, cyk, cyk, cyk. Ziomek od krematorium gdzieś tutaj jest, chyba tu nawet. Dokładnie. No i mamy piec krematoryjny. Sir Good. Salut. I need to get rid of the body. No, możemy z nim też pogadać nawet. What going on? Palę ciała. To moja robota. Masz dużo klientów? No, całkiem sporo. Od początku wojny pomiędzy mafią a partyzantami jest ich wielu. Szczególnie ze strony Dona Guillermo. I wszyscy jego wojownicy mieli dziury w plecach. To pokazuje, że partyzanci strzelają od tyłu. Chyba, że masz inne pomysły, których lepiej unikać. A nie, no jest też inna możliwość, że wszyscy akurat poszli srać do toalety i ktoś ich postrzelił w plecy. No ja na przykład tak przed chwilą zarąbałem gościa. Is it a possible occupation? I'm telling you. W czasie wojny tak jest, ale kiedy się kończy, kiedy ludzie umierają głównie z wieku, nie zarabiasz wiele. Wszystko co robisz, to siedzisz i czekasz, aż ktoś złapie chorobę. Czy pogrzebać prochy można po... Co? Nie łapię. Muszę wykopać dziurę, włożyć wiadro, napełnić i włożyć tabletkę. No dzień dobry, ja przyszedłem z programu Galileo generalnie. Dzień z życia faceta w krematorium. Ile to kosztuje? 2000 pesos, lol. I need to get rid of the body? Okej, okay, teraz już przechodzimy do celu. To łatwe, gringo, daj mi 200 pesos. Nie, nie, żadne 200 pesos. Przysłał mnie Don Guillermo, rozumiesz? A, Don Guillermo, rozumiem, okej. Okay. To obsłuż się sam, spoko. I to nie twoja robota? No, I don't wanna mess with it. O, ty szmato. Dałem ci aparat do dyspozycji, ale nie zrobię tego sam. Umieszczasz korpus, kierujesz kołkiem... Palasz zawór gazu, podnosisz dźwignię, która daje iskrę zapłonu i tyle. Możesz obejrzeć piękne obrazy. Fajnie, dziękuję ci, padre. Patrzcie, tutaj mamy takie gówno. Bang. Nie ma żadnej animacji, wsadziliśmy trupa. No i teraz musimy pędzić, moi drodzy, na spotkanie. I tak już ludzie długo bardzo na nie czekają. Ale się doczekają ostatecznie. Złożę wizytację tam teraz. Rzekomo wyglądam dokładnie tak samo jak ten ziomek, który nazywa się Guccio. Tak o nim mówią strażnicy. Czy ja się stąd tu niosę w ogóle? Czekajcie, robię save. Oj, chyba mam problemy. Ojej, nie.
Nie. Nie, ten helikopter jest już spierdolony chyba. Udało się. Boże, jestem kotem. Ja pierdolę. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale... Zostaw łapkę w górę, byku. Naprawdę warto. Za takiego skilla. Mam nadzieję, że mieszkańcy przyzwyczajeni są do częstych nalotów helikopterów bojowych. Partyzanci mają to zmienić. Dlatego teraz, jako przedstawiciel partyzantów, pójdziemy wygłosić przemówienie. Generalnie misja bardzo prosta. Naprawdę będziemy musieli tutaj gadać z tłumem, który będzie negatywnie nastawiony do nas. Jesteśmy jakby nową... o Jezus Maria! Kurwa mać. Jesteśmy nową jakby partią tutaj. Nową gwardią. Więc ludzie nie mają do nas zaufania. Generalnie dobrze im jest za mafii. Jakby żyją w nędzy, jest chujowo, ale stabilnie. Może być tylko lepiej. Także my przyszliśmy im tutaj namydlić oczy gównem, przedstawić swój komunistyczny plan. Jakby mamy zawsze trzy ścieżki dialogu, możemy, że tak powiem, mówić w superlatywach o partyzantach, możemy być tacy neutralni i wówczas ludzie jakby no, nie będą nam w 100% ufać i to jest nasza ścieżka dialogowa. A możemy ich też wyzywać od skurwysynów, co skończy się tym, że misji nie zaliczymy, Don będzie zły, a nasi strażnicy zaczną do nas strzelać. Także, czekajcie, poprawię sobie kołnierz, polo w pierdolo. Tak, strałem 10 minut, no a czemu nie? Partyzanci nas sprawdzają. Gdzie ty byłeś, do cholery, Guccio? Trenowałem przed lustrem. Zmieniłeś troszeczkę głos i wygląd. Gadaj, ludzie czekają na ciebie. Okej, okay. Mikrofon. No i zaczynamy. Pyk, puk, puk, czy mnie słychać? Hello, comrades! Hello, hi, salute! How are you today? Ready to listen to the speech? Ready, of course, speak up, we are waiting. No i zaczynamy przemówienie. Po pierwsze, powiedzcie mi na jedno pytanie. Czy jesteście zadowoleni ze swoich standardów życiowych? Hao, jak możemy być szczęśliwi? Nie jesteśmy szczęśliwi. Zapomniałem, jak to jest żyć normalnie. No i teraz mamy trzy ścieżki dialogowe. Musimy to dobrze rozegrać. Co możemy powiedzieć? Zapomnijcie o słowie ubóstwo, towarzysze. Przybyliśmy na wyspę, by wam pomóc. Nasza organizacja przyczyni się do poprawy twojej sytuacji. A trzecia ścieżka, to naprawdę mam to w dupie, ale moja mosiąc obiecuje wam pomóc. Okej. A co to znaczy? Okej, czyli coś, żeby przestali majaczyć, jęczyć. Dobra, to tak zagadamy środkową ścieżkę, żeby nie było za sympatycznie. Czemu mamy ci wierzyć? Don Guillermo wiele obiecał, ale nie pomaga każdemu. Myślę, że cała twoja przemowa to tylko blef. Potrzebujesz tylko więcej ludzi. Wszystko, co robisz, to strzelasz. Chcesz więcej mięsa armatniego? Bojownicy o wolność. Co możemy powiedzieć? If you are sure it's bluffing, to dlaczego tu siedzisz? Bo mogę go w ten sposób nieładnie potraktować. Mylicie się, towarzysze. Czasami musimy użyć siły, ale nigdy nie dotyczy to pokojowej ludności. Nie bądźcie tchórzami, mówię wam. Bądźcie dzielni, a wróg upadnie. No i mam teraz dylemat, jak mogę do nich tutaj zagadać. Może powiem tak nieładnie, żeby... Oni się aż tak bardzo nie obrażą. Indeed, we are living, friends. We need... Who need the guerrillas? Oj, mogę powiedzieć im, idźcie, karaluchy, mam was w dupie. A mogę też przeprosić ich teraz i powiedzieć, comrades, źle mnie zrozumieliście, nie chcę być niegrzeczny. No, mafia wam nie pomoże. A nie planowałem być niemiły, zagadam trzecią opcję. Dlaczego to robisz? Taki jesteś, gburowaty. Co za burdel. Przepraszam za moje zdanie. Za moje bezpośrednie podejście. Musisz mnie zrozumieć, nasza organizacja chce ci pomóc. Zapewniając bezpieczeństwo i stabilność finansową. Senior, mam 68 lat. Słyszałem już wiele obietnic. Racja, jak możesz to udowodnić? W rzeczy samej, to tylko słowa, bla 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 bla, kiełbasa wyborcza. Zgadzam się, wygoń tych drani. No i mogę zagadać, co jest z wami złego, ludzie? Gdzie jest wasz patriotyczny duch?
ale mogę też zagadać... Precz z bezczynnymi gadaniami. Od teraz każdy bezdomny będzie karmiony, każdy weteran będzie wspierany, nie będziesz się bał wyjść. Udowodnimy to. Wkrótce zobaczycie, jak zmieniło się wasze życie. Nie wierzymy ci. Dlaczego partyzanci mieliby nam pomóc? Co masz zamierzasz zrobić ku temu? No i co teraz? Nie szukamy korzyści, walczymy o prawa ludzi. Potrzebujemy tylko ochotników, gotowych podłączyć do naszej organizacji. Brakuje nam posiłków po ostatnim ataku Guillermo. Te zdradzieckie psy chcą nas rozerwać na strzępy. To nie ma znaczenia. Korzyści można znaleźć w każdym przypadku. Jedyne, co, o czym musicie myśleć, to spokojnie i wystarczające życie. To główne pytanie. Okej. Okay. Tak myślałem. Komrades. Towarzysze partyzanci chcą nas dogonić. Do diabła z nimi. Wracajmy do domu. Co jeszcze takiego mogę na korzyść mafii tutaj powiedzieć? To herezja. Walczymy dla kraju. Nie zbieramy pieniędzy. I ty też musisz walczyć o swoją ojczyznę. Okej. Że można zarobić na rewolucję, a z drugiej strony w rzeczywistości wszystkie zebrane fundusze idą na wsparcie kampanii partyzanckiej. Nie musisz myśleć, że go zgarnęliśmy. Aha. Okej, to zagadam, tak? Przestań mówić o narodzie, mamy tego dość, już wam mówiliśmy, nic nam to nie dało, masz rację, pomagamy sobie, do diabła z nimi. Twój kraj nie zrobił dla ciebie wszystkiego dobrego, więc jeśli odmówisz, jeśli nam odmówisz, to zrozumiemy. Ludzie, pomyślcie o tym. Jak powiedział prezydent Kennedy, nie pytaj, co ten kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Nie, musimy zagadać, po prostu do nas dołącznie, nie? To będzie takie typowe, że a... Nie zagadam w sposób, bo pamiętam ten dialog o Kennedy, to oni nam powiedzą, że mam fajnie przygotowaną mowę, coś tam i że oni to doceniają. Natomiast jest takie proste, po prostu chcemy, żebyście do nas dołączyli, moje mięsko, armatnie, także tak zagadam. Po co to wszystko? Dlaczego nas tu zebrałeś? Co chciałeś udowodnić? Jaki jest twój zysk? Przestań kręcić. Jesteś już dość pobity, co? Widzę, że rozmowa nie powiodła się. Towarzysze, może macie jakieś pytania związane z naszym tematem? No i teraz będziemy odpowiadać na pytania publiki. Moje zainteresowanie jest... Widzisz, że przybyłeś na naszą wyspę, by pomóc miejscowej ludności. Pozwól, że zapytam, skąd weźmiesz fundusze na to? Mogę odpowiedzieć, to nie twój biznes. Mamy inwestorów, albo partyzanci zawsze mają pieniądze. Mamy wszystko. Pieniądze, wsparcie, broń. Jesteśmy partyzantami, nie urodziliśmy się wczoraj. Są organizacje, które wspierają naszą ideologię i nas sponsorują. To brzmi tak dobrze, także ja zagadam, że jesteśmy partyzantami, nie urodziliśmy się wczoraj. Ciekawe, skąd to się wzięło. Cóż, widzę zasadniczo, dziękuję. No proste. Kto następny? Może pan. Organizacje partyzanckie, takie jak FARC, ELN i podobne, są wymienione jako najniebezpieczniejsze siły terrorystyczne. Dlaczego? Dobre pytanie. To rządowe intrygi, gdy z nimi walczymy. Jak myślisz, co by napisali, gdybyśmy wysadzili w powietrze na przykład budynek administracyjny dla dobra naszej organizacji? Żaden oficer, oczywiście, zawsze będą nas obwiniać o terroryzm. To jest raczej takie dobre, co powinien powiedzieć. A mogę mu powiedzieć, nie czytaj żółtej prasy, towarzyszu, oni ci powiedzą, nie bierz tego na poważnie. To moim zdaniem jest dobre. Albo ewentualnie, po pierwsze, nie jesteśmy terrorystami, bardziej jako organizacja antyterrorystyczna z rządu w roli terrorystów. Tylko, że nasze działania to cios dla władz, a nie dla ludzi. Po trzecie, rząd używa terroru przeciwko ludziom cały czas, dlatego nie powinniśmy reagować na to. Zagadamy, żeby nie czytali po prostu prasy. No ale prasa bazuje na informacjach. Nie wiem, dziękuję. Teraz może... pani z rozciągniętym tym ramieniem, co? Co? What the fuck? Przyjacielu, powiedz mi, młody człowieku, czy emeryci otrzymają normalną emeryturę?
Teraz zasiłek, który nam dają, nie wystarczą na dożywocie. No jak jesteście Ukraińcami, to pewnie, że tak. Deep Shadows wam wypłaci pieniążka. What a question, Granny. Rozdamy i uczcimy Dzień Weteranów, tak jak powinno być. Dostaniesz wszystko, jak pokonamy rząd. Druga opcja to jest... widzisz, fundusz emerytalny to poważna praca, nie stać nas na dodatkowe wydatki. Oczywiście emerytalne zostaną podniesione, ale nie oczekujcie ogromnych sum pieniędzy, tak zagadamy. Nie oczekiwałem innej odpowiedzi. Nie powinieneś tak traktować starych ludzi, młody człowieku. Gdyby nie my, nie byłoby rewolucji całej waszej organizacji. Nikt się nami nie opiekuje. Taki brak szacunku. Ktoś jeszcze? Jak zamierzasz dzielić się wyspą z mafią? Widzisz, że nie potrzebujemy tu wojny. Sporo pokojowych obywateli zginęło w wyniku waszych potyczek. No i żeby negatywnie odpowiedzieć, to muszę powiedzieć, że wojny muszą być nadal toczone. To wówczas no, na pewno będą niezadowoleni. Nie będzie już żadnych potyczek. Don Guillermo zrozumiał, że nie może z nami walczyć. To na pewno, nie? Cóż, wojna jest niezbędna, zwłaszcza jeśli chodzi o konfiskaty. Albo zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć strat wśród miejscowej ludności. Oczywiście zagadamy, że wojna jest obowiązkowa. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć strat wśród miejscowej ludności, ale wojny nie da się uniknąć, towarzyszu, inaczej Don Guillermo nie zrezygnuje z wyspy. Yes, exactly what I mean. Czyli to ma sens w ogóle coś zaczynać? Nie zawsze warto ustawiać kulę w powietrzu, może wy partyzanci powinniście wrócić tam, skąd przyszliście? Jakieś jeszcze pytania? I have a question, senior. To zadawano dziś wiele razy, ale nie było żadnej jasnej odpowiedzi. Dlaczego mielibyśmy wierzyć ci na słowo? Z jakiego powodu? Nic o tobie nie wiemy. No i mamy dwie możliwości. Pierwsza jest taka bardziej przekminiona, więc raczej pójdziemy w tą drugą. Nie zmuszam cię, żebyś wierzył. Nie możesz ufać nikomu na tym świecie, ale pomyślcie o tym. Co czeka was wszystkich w przyszłości? Nie podrywajcie ocen wobec mafii. Co? Tak, wobec mafii. Podświadomie rozumiesz, dla wszystkich jest to jasne, że Don Guillermo nie dba o nic oprócz kokainy i głupot. Ma w dupie twoje problemy i należy nam, żeby nam było lepiej. Tak, czy jest to twój wybór? No i druga opcja. Nie macie innego wyboru, towarzyszy, chyba że chcecie być do dyspozycji Dona i służyć mu całe życie. Zapewniam was, że zajmiemy się wami, także dajemy dwójeczkę. Uważaj na swoje słowa, senior. Nigdy nie załatwialiśmy spraw dla Dona. Nie podoba mi się twoja polityka. Lepiej niech sprawy pozostaną takie, jakie są. No i teraz musimy pytać ludzi, co zadecydowali. Ale to nie będzie oczywiście 10 zdań. Możemy zagadać po prostu do jakichś tam losowych osób. Idź do diabła. Twoja ideologia nie trafia do nas. A nie, trafia do nas. Dołączę do was. Wspieram was. Viva la revolución. I zobaczcie, mam negatywne stosunki z partyzantami. To jest trochę paradoks, bo niby zrobiłem wszystko, żeby ludzie jakby nie zaufali nam, a z drugiej jedna osoba się zgłosiła. No ale nie wiem za bardzo, jak to wytłumaczyć. Natomiast jeżeli pogadamy ze strażnikami, to nie będą zadowoleni. Zresztą sami możecie posłuchać. Co ty powiedziałeś? Postradałeś umysł? Nie bój się, towarzyszu. Wszystko przygotowałem. Co żeś przygotował, kretynie? Obudź się, ludzie odeszli. Wyobrażasz sobie, ile straciliśmy ludzi teraz? Spokój się, towarzyszu. Jestem pewien, że ludzie do nas dołączą. Musiałem dodać trochę surowości. Musimy być bez litości wobec wrogów rewolucji. Jesteś trupem. Komendante nigdy ci tego nie wybaczy. No i gitara. Tak samo powie ten drugi ziomek. Dobra, oni mają cały czas te same dialogi, także osiągnęliśmy nasz cel. Czyli no, używaliśmy prostych sformułowań, których mógłby użyć każdy tak naprawdę, kto by wszedł na mównicę. Dołączcie do mnie, to zrobimy wam dobrze, damy wam kiełbasę, będziecie zadowoleni. No i jak widać, ludzie tego raczej nie kupili. Także no, Don Guillermo będzie na pewno zadowolony z naszego przemówienia. Wszystko, co musieliśmy robić, to nie umrzeć. A
czemu, skoro to był ziomek z mafii? Dlaczego on do mnie strzelał? Wszystko, co musieliśmy robić, to po prostu używać tych takich... mniej bezpośrednich odpowiedzi? Ty, no on strzela do mnie, o co chodzi? Nie rozumiem. Przecież to mafia, moi ludzie. Ej, mafia do mnie strzela. Chyba. No? Ej, nie rozumiem tego. Boję się teraz troszeczkę tam latać. Kurwa. Czekajcie, pójdę tam z buta, bo tutaj jest coś dla mnie niezrozumiałego. Nie wiem. To jest dla mnie czasami niezrozumiałe. Jakiś dziwny skrypt zadziałał. Ale z jakiego powodu? Nie mam pojęcia. Co oni mają mi za złe? Tutaj jest lotnisko mafii, także mamy to wszystko praktycznie pod nosem. Ten do mnie strzela. No mafia, no kurwa, co jest? Dlaczego mafia mnie traktuje jak wroga? Przecież to nie jest chyba pokłosie rozmowy, ponieważ zrobiłem na niekorzyść tego. Zrobiłem to na niekorzyść partyzantów. O Jezu, on mnie zabije. Ja pierdolę. Dobra, no to co, wyskoczę może na bajenie. Nie wiem, czy uda mi się dolecieć do Dona, zanim mnie zestrzeli. Mam tylko 3, że tak powiem, punkty. Nie, on będzie atakował mnie od razu. Do dupy, kurwa, jego no, mać. Muszę z drugiej strony polecieć w takim wypadku. Kurwa, ten odcinek będzie długi, bo chciałbym wam jeszcze pokazać misję dla Elvisa. Nie ma ich dużo, są chyba tylko 3. W ten sposób byśmy zamknęli już temat tutejszy. Robót. I faktycznie będzie to już ostatni, przedostatni odcinek i już pójdziemy potem wykonać ostatnią misję fabularną, która nie będzie jakaś skomplikowana, ale oczywiście no nie obejdzie się bez ukończenia jej. Coś tutaj się posrało, nie wiem, może przez pomyłkę zaatakowałem tych ludzi mafii, a może przez to, że im tej koki nie przyniosłem? Pewnie atakują? Nie wiem, nie mam pojęcia. Strzelają do mnie. Skurwysyny jebane, o co im chodzi? Czy ja muszę jakoś odlecieć na jakiś kawałek, żeby się odskryptowali? No chyba tak. No innej możliwości nie widzę. Ale jest to dla mnie, że tak powiem, bardzo niezrozumiałe. No nie wiem, spróbujmy zastosować to. Tą metodykę. Tak samo jak w przypadku, żeby wyspa nam się jeszcze raz wczytała. Może oni też ogarną dupska. Nie wiem, jak daleko muszę odlecieć. Może dosłownie kawałeczek. Dobra, spróbujmy teraz. Bo to już jest ostatnia misja dla Dona Guillermo, nie? W ten sposób kończymy z nim współpracę. Dla Sebastiana nie zrobimy, zresztą nie chce mi się, to by zajęło nam pewnie 10 albo 15 minut. Nic ciekawego w tym nie ma poza pływaniem. Te 700 pesos mnie też aż tak nie kusi. Ja to robię tak naprawdę już, jakby ja już mam pieniądze na tą amunicję. Chcę tylko wam pokazać kilka ciekawych, że tak powiem, zleceń. I tyle. Mafio. Możecie nie atakować swojego człowieka. Dobra, jest wszystko ok. Zrespili się po raz drugi. Coś im nie siadło za pierwszym razem. Nie mam totalnie pojęcia co. Idziemy teraz do naszego szefa. Opa. Zobaczcie, cały czas ten dialog o Benicio jest. Zrobiłem to, Guillermo. Ludzie na pewno nie zaufają już teraz partyzantom. Excellent, Myers. Zaskakujesz mnie. Ależ to była świetna robota. Jesteś jednoosobową armią. Dobra, jest twoje siano. Sytuacja się poprawia. A ty się masz bardzo dobrze. Idź do mojego ziomeczka Elvisa. Potrzebuję pracowników. Jest na lotnisku. 1500 pesos dostaliśmy za robotę. Mamy już 15 koła, czyli zarobiliśmy sobie bardzo duże hajsy. Jest dla mnie jakaś robota? Mówiłem ci, Myers. Teraz popracuj z moim człowiekiem. Nie każ mu czekać. Okej, okay. Tyle jeżeli chodzi o Dona Guillermo. Także już was szybciutko zabieram
na lotnisko. Tam jest taki ćpun właśnie, nazywa się Elvis, jest jakimś tutaj krewnym, może adoptowanym, w sensie takim, wiecie, no, może jest dla niego wujkiem. Młody chłop, wiecznie naćpany, narąbany, który trzęsie tym lotniskiem. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Pierwsza misja to będzie instruktażowa, będzie chciał nas przetestować, czy faktycznie potrafimy latać. No a potem dostaniemy jakieś tam dwie proste misje, które musimy wykonać. Tutaj się znajduje do niego droga. Zobaczcie na chłopa. Ledwo stoi na nogach. Ma koszulkę w ogóle Związek Radzieckich Republik. Czy co ja powiedziałem? Związek... Kurwa, CCCP. Nie pamiętam, jak to się tłumaczy, bo nie znam ruskiego. No ale no, chodzi o Związek Radziecki generalnie. Jeszcze na czerwono jest, także przedstawili go w taki bardzo bekowy sposób. Jesteś Elvis? Jeszcze Presley. To ja, a co? Germo mi przysłał, jestem Saul Myers. Wow, I have a helmet, let's sniff around. Mam pomocnika, może powąchamy naszą koleżankę, w sensie Cox. Nie, nie chcę z nim ćpać. Nie masz dos? Spójrz w lustro. Dosyć? Spójrz w lustro. Wow, co za ziom, co za ziom. W porządku, będę bardziej poważny. Hehe, na chwileczkę. Czego chcesz? Jak dużo latających maszyn masz? Mam mnóstwo samolotów i helikopterów, jakiekolwiek rodzaje. Mały helikopter, jakieś bojowe. Weź dawkę, potem kolejną i spójrz na piękny ocean przede mną, a potem na zachodzące słońce. O Boże, co za ćpun. How long have you been working from dawn? Zacząłem pracować i wciągać jednocześnie, jakoś w wieku 20 lat. O mój Boże, jestem ćpunem. Ale go wyjebało z korbów. Popalone styki chłop ma. What's occasion for parting? Nie, nie chcę z nim ćpać. Jaka jest okazja do imprezowania? Nie potrzebuję okazji, mordo. Życie jest piękne. Czy to nie wspaniała okazja? Hehehehe. Jesus. Ciekawe, czy Don wie o jego nałogu. Przestań się chichotać, uspokój się. Powiedz mi, czy masz dla mnie pracę. Work! Potrafisz latać? Potrzebuję pilotów. Pewnie, że tak. Jesteście tacy pewni siebie. Dobra, zobaczymy, do czego jesteś zdolny. Pokaż, jak utrzymać wysokość i manewr. Wsiadaj do samolotu, ale najpierw wciągnij 5 linijek. Jezus Maria, co za przyjeb. Postradałeś umysł? Jakie 5 linijek? Żartowałem. Gdybyś nie był siostrzeńcem Dona, pokazałbym ci kilka moich dowcipów. Alright, masz mapę. Zaznaczyłem ci miejsca, do których masz polecieć. Tu. Jeżeli to zrobisz, będziemy razem współpracować. Give me the key, I'll show you a masterclass. No i pierwsza misja, moi drodzy, to jest oczywiście szkoła latania z GTA San Andreas. Musimy udowodnić mu, że potrafimy latać. I dokładnie będziemy robić to, co w San Andreas. Czyli latać... O, patrzcie, do znaczników. Czyli bardzo proste. Swoją drogą jest to, moi drodzy, bardzo łatwa opcja. Jak nie macie jeszcze rozwiniętych umiejętności otwierania pojazdów i nie macie lockpików, możecie łatwo w ten sposób zdobyć pojazd do latania właśnie. Wziąć po prostu pierwszą misję i patrzcie, helikopter jest wasz. O, czekajcie, musiałem sobie przypomnieć, jak się unosi. Nie jest to oczywiście trudne, jest to bardzo łatwa misja. Mam nadzieję, że nie będę miał żadnych problemów w powietrzu. Jest kilka punktów, gdzie będziemy musieli przelecieć pod jakąś tam skałą. To może być troszeczkę bardziej skomplikowane, ale bez przesady. Aha, chyba zaczynają się problemy jakieś dla mnie. Nie mam jak się bronić, mogę co najwyżej rakiet unikać. Ale jak będzie do mnie z maszyny wywalił, no to mam pojechane. O Jezu, leci w moją stronę chyba. Trochę ryzykowne, no ale dobra, spróbujemy. Może jest jakoś oskryptowane, żeby nas jednak nie atakować. No nie, to jest kurwa rządowy pies. Już do mnie strzela. O kurwa! No nie. No nie! Przecież ten helikopter wytrwały dosyć jest. Dobra, zapierdolcie się, kurwy jebane.
szmatławce rządowe. Unikam cały czas rakiet, ale no ja jeszcze muszę tu kilka punktów, że tak powiem, odwiedzić. Poczekajcie, może jak tu wlecę. Ja pierdolę. No jak widzicie, jest tutaj trochę z tym zabawy. Wszystko zależy od łaski, kiedy oni się zrespią tak naprawdę. Także postaram się to teraz jakoś ogarnąć. Jeżeli... Oho, tu się chyba zrespił rządowy, no to muszę pewnie... I drugi. Muszę pewnie na pewną odległość odlecieć, żeby ich zgubić. Kurwa jego mać. Jest jakiś kosmos, ale wytrwały jest ten helikopter dosyć. Trzeci rządowy, Boże. Wszyscy mnie atakują teraz. Nie. Do dupy, no nie mam się jak bronić, nie? Staram się unikać jego pocisków, ale... No bez sensu to. To trzech na mnie ruszyło teraz. Nie, może jak się uniosę wysoko, to... To będzie jakoś lepiej. A szkoda, że moi mi nie pomagają, nie? Nie ma tu w ogóle żadnych helikopterów mafii, którzy by ich zdjęli. To jeszcze obok ich bazy wszystko, nie? No niestety kilka tych punktów jeszcze muszę odwiedzić. Masakra. Nie no, wali do mnie serię. No już, już dostanę kulkę po mnie. Nie wiem co mogę zrobić, szczerze mówiąc, może... Jak się przekimam trochę, to znikną? Ciężko mi powiedzieć. Chciałem wam tę misję pokazać jednak. Chyba się nie zrespili teraz. Zaraz się przekonamy zresztą. Wygląda, że jest pusto dosyć, więc jednak przekimanie się trochę ułatwia nam sytuację. Mówię, nie będę was tutaj dużo zanudzał tymi misjami, ponieważ Elvis nie ma ich dużo. Dosłownie kilka. Tam z dwie, o kurwa, już się zrespiłeś, śmiecie jebane. O, ale jest mafia, dobra, to on zdejmie pewnie tego rządowego. Przynajmniej mam taką nadzieję. No leci jakby w jego stronę, więc mam taką nadzieję, że mi pomoże. Walą do siebie. O nie, ten z mafii przegra chyba. Ta, dostał na pizdę, niedobrze. Szkoda. Bardzo szkoda. Czemu mi nie zaliczyło? Halo, byłem mistrzem szkoły latania w San Andreas. Chociaż swobodnego lądowania nie mogłem kiedyś przejść za chuja, po prostu ta misja była dla mnie za trudna. Przez nią nawet przerwałem San Andreas, bo nie umiałem jej przejść. Potem znalazłem jakiś poradnik, że można zmienić parametry, chyba Dodo, żeby latał szybciej, wówczas ta misja staje się łatwiejsza. A później jakimś cudem udało mi się tę misję wykonać. No po prostu wpadłem w szał, jak mi się udało. W sensie w szał w radości. Skakałem, że wręcz. Bo dla mnie to było po prostu nie do pomyślenia, jak można tak trudną misję dać. Wiadomo, że to na plus 16, ale dzieci też to grały i to no, sprawiało mi w chuj problemów. Dobra, zostały mi jeszcze dwa checkpointy chyba. Także to chyba dla każdego, że tak powiem, było dzieciństwo. Przejść szkołę latania w San Andreas. Mam wrażenie, że każdy musiał podjąć się tego. Każdy się może o tym wypowiedzieć. Poczekajcie, to gdzieś jest ten znacznik. Gdzieś na dole pewnie. Aha, tutaj. Okej. Okay. Taki ukryty. Poczekajcie, bo to trzeba. Dobrze wlecieć, już zjebałem. Niestety, no tymi helikopterami się tak różnie tu lata. Najwygodniej to oczywiście tymi militarnymi. Natomiast te pasażerskie, no to różnie tu jednak bywa. Dobra. Elegancko. No i jeszcze jeden mi gdzieś tutaj został. Czy już koniec? A, dobra, okej, okay, już muszę przelecieć nad tym lotniskiem i jesteśmy w domu. Dobra, misja wykonana. Pomyślnie. No i teraz już musimy porozmawiać tylko z tym ćpunem. Postawię tą maszynę i będzie cacy.
Dobra, wyskoczę z niej, bo kurwa, nie chce mi się. Nie! Misja anulowana. Kurwa! Co za skurwysyństwo, przepraszam was. Nie wiedziałem, że... że muszę go w całości dotrwać, jak już nawet wykonałem wszystkie przeloty. Fuck myself. Dobra, już teraz wyląduję nim poprawnie. Wkurwiająco tak ten helikopter lata, tak trochę się buja na boki, nie jest wygodny do lądowania. Czekajcie, zaliczyło mi to? No nie, kurwa, nie zaliczyło. Śmieciu jeden. Dobra. Tak się robi hip-hop, moi drodzy. Idziemy pokazać z tym ćpunem. Teraz pogadać z tym ćpunem. Teraz już, że tak powiem, patrzcie jakie w ogóle zajebane to lotnisko różnymi pojazdami, które dziś tutaj zostawiam. Teraz ziomek ma zjazd. Zobaczcie, siedzi, jest blady, wygląda kiepsko. To był niezły lot. Ta. Co się stało, Elvis? Zzieleniałeś. Kiedy ty krążyłeś, a powoli się... powoli ze mnie schodziło. Co za kac. Mam ogień. No cóż, tak się właśnie kończy ćpanie, mój drogi. Szczególnie, gdy wciągasz kokę jak szalony w ten upał. Ja powinienem skończyć z tym gównem. Przynajmniej nie tak często. Dobra. Nie dostaliśmy za to pieniędzy, bo to była, że tak powiem, misja próbna. Co masz mi powiedzieć o Don Guillermo? Tutaj mam jakąś ścieżkę dialogową. Nagle się wygadany zrobił. Mogę powiedzieć z pewnością, że jest wielkim człowiekiem. Wszystko co ma zdobył sam bez czyjejś pomocy. Wyrzeźbił własną drogę na szczyt i zyskał taki autorytet. Mój wujek jest bardzo kulturalną i utalentowaną osobą, ale jednocześnie nie jest tym, z którym można zadzierać. Znasz to powiedzenie o śpiącej wodzie? Chodzi o niego. Kiedy pracujesz dla niego, powinieneś wiedzieć, że najbardziej nie lubi amatorów. Więc jakkolwiek misję dostaniesz od niego, postaraj się być profesjonalistą. Masz na mnie jakąś normalną robotę? Możesz się tarzać w powietrzu? What the fuck? Mogę. Ale nie zrobię tego, jeśli nie zrobię tego, Elvis. Co? Co to znaczy? Skończ z tą karmą dla kurczaków. Daj mi jakieś zadanie. Potrzebuję pieniędzy. Tak się tylko zastanawiałem. Zróbmy mały pokaz w powietrzu. Do czego jest zdolna mafia? Chciałeś zadanie? Tutaj jest. Trzeba nakarmić jedną z plantacji kokainy Dona. Wszystko jest bardzo proste. Wsiadasz do samolotu i lecisz nad plantacją, rozrzucając nawozy. Plantacja znajduje się niedaleko Bajeny, na małej wyspie. Więc dla niego niech koka nam rośnie, bardzo dużo. Hehehe. Okej. Okay. Czyli będziemy robili za gościa, który robi oprysk po prostu na plantację. Get into the plane, spray the coca plantation. To nie jest trudna, ani... jakaś długa misja. O, muszę w ogóle... Aha, dobra, już rozumiem, o co chodzi. Oczywiście będę musiał zrobić to tym pieprzonym helikopterem. To jest dosłownie taka sama misja, jak którą robiłem wcześniej dla partyzantów, czyli jak musiałem zrzucać ulotki propagandowe. Teraz będę musiał tym samym helikopterem zrobić po prostu zrzut... zrzut po prostu na roślinność, na kokainę, na wóz. Więc robię tutaj po prostu za plantatora. Czekaj, czy mogę z tym Sebastianem coś uskutecznić? No nie, ziomek jest dla nas wyłączony przez grę. A ten helikopter znajduje się właśnie tutaj. Mówię, można chwilę tę misję ukończyć, także pokażę wam jej już. Dajemy sobie siana. Resztę zostawimy sobie na kiedy indziej, żeby było też co robić. Nienawidzę latać tym helikopterem, bo jest kurewsko nieobrotny. Żeby nim skręcić, no to muszę naprawdę beczkę tutaj kręcić. Dosłownie i w przenośni. O nie, rząd. Ja pierdolę. Czemu nie może być w tej grze dobrze? Czasem. Na razie mnie chyba nie zauważył, ale to kwestia czasu. No już ma na mnie. Już ma do mnie wąty. Niestety tym helikopterkiem nie możemy bronić się chyba przed rakietami, nie. Ale udało mi się uciec przed jego pociskami. Także lecimy dalej.
Czekajcie, naładuję się czarną kawą. Oh yeah. Odkąd odstawiłem mleko przez nietolerancję laktozy, ta kawa, że tak powiem, na mnie działa bardzo dobrze. Delicious. O Boże, on cały czas za mną leci. Co za popierdoleniec. Człowieku, zostaw mnie w spokoju. Nie wiem, czy powinienem zlecieć. Tak, powinienem. No i dobrze. Unikam, że tak powiem, jego pocisków póki co bardzo dobrze. Co to jest za wyspa? Ta. Nie wiem, co on, czym ona jest. Nie pamiętam, co na niej było. Chyba zgubiłem... ten helikopter? Chyba tak. Chyba gra już go usunęła dla mnie. I z tego, co pamiętam, trzecia misja nasza będzie bardzo prosta, bo nawet nie będziemy musieli jakby... robić żadnych akcji helikopterem. Musimy tylko nim gdzieś dolecieć i podłożyć ładunki wybuchowe w domu jakiegoś wojskowego. Bardzo proste, niewymagające, nikt nas nie będzie atakował. Także taka historia. Tu jest ta wyspa. Kurwa, nie wiem, co na niej jest. Będę musiał gdzieś na boku do niej polecieć, zbadać ją, bo wygląda trochę jak bajena, szczerze mówiąc. No i tutaj musimy przez pewien czas robić właśnie ten oprysk, także już zacznijmy. Zaraz gra nam zacznie liczyć. No i musimy tak przez kilka sekund. No i misja wykonana pomyślnie. Teraz musimy już tylko wrócić do siebie. O, same helikoptery mafii, także spoko. Bardzo proste zadanko. Oczywiście jak już się złapało wcześniej w prawe, nie? No na początku miałem urwanie jajec trochę z tą misją, nie potrafiłem jej ogarnąć. Przede wszystkim nie umiałem kontrolować tego helikoptera. Nadal jest dla mnie popierdolenie pokraczny. Czy ja muszę nim w ogóle dolecieć? Czy nie mogę się przesiąść na przykład w motorówkę? Tego niestety nie jestem pewien. Talk to Elvis, czyli jakby... Pewnie nie muszę nim dolecieć, ale nie mogę go rozwalić. Jedyna taka opcja. Chyba będzie, moi drodzy, najdłuższy odcinek, dwugodzinny ponad. Bo chcę już tutaj dokończyć te wszystkie wątki dla mafii. A mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Misje są całkiem ciekawe, moim zdaniem. Także nie sądzę, żeby to tam jakiś problem z tym był. Akurat armia strzelała. Chyba się zrespiło ich tutaj parę. Tak, kolejne. Całymi seriami praktycznie tutaj uderzają. Missile alert. Dobra, rządowi, dajcie mi już święty spokój. Nic mi nie możecie zrobić, już jestem nad bajoną. Jak uniknę tego pocisku, no to chyba... będzie zajebiście, dobra. Wyląduję gdzieś, nie wiem... przy lotnisku. Trzeba po prostu dużo w powietrzu się, jak widzicie, poruszać. Jest cacy. Chciałbym tym wylądować jak najbliżej, ale... ajajajaj. Czy ja muszę tym w ogóle, kurwa? Czy ja mogę to rozpieprzyć? Poczekajcie, muszę to zbadać. Mogę to rozpieprzyć? To gówno? Jakby oprysk zrobiłem. Nie. Kurwa, nie mogę. Muszę tym koniecznie wylądować. Jesus. Dobra, to chyba jeden shot rakietą też tam wielkiej krzywdy nie zrobi. Zakręciłbym tym chętnie, ale no nie jest to tutaj takie oczywiste. Dobra, opuszczam to. Trzyma się. Dobra, chyba odpuścili mi już z tego, co widzę. Ja pierdolę, muszę teraz dopłynąć na miejsce. Mówię, nieobrotny to pojazd. Trudno. Popływajmy sobie troszeczkę. Opa.
O, tutaj jest jakaś motorówa, mogę ją zakosić. Mogę ją zakosić. No i płyniemy po pieniążki. Dzień dobry, panie Elvis. Przypłynąłem po zapłatę. Opa! Od tego ziomka możemy kupić ten helikopter, bodajże za 5000 pesos. No, bardzo opłacalne. Okej. Wszystko zostało wykonane poprawnie. Pamiętam, jak myśliwce zbombardowały jedną z naszych plantacji. Wszystko miało dojrzewać. Ach, Don był taki wściekły, mówię ci. Kiedy jest wściekły, trzeba mi siedzieć cicho i potrząsać głową. Elvis, zapłacisz mi? Będę pamiętał o tym. Of course. Oczywiście, że nie. Czemu miałbym ci rozdawać pieniądze? Ale muszę, bo wujek się zdenerwuje. Masz, Myers, dobrze się spisałeś. Co za gówniarz jebany. Dostaliśmy 800 pesos. Czy jest więcej roboty dla mnie? Tak, Myers, jest. Ale to nie będzie przyjemny lot na wieczornym niebie. To o wiele bardziej skomplikowane. Complication is my alter ego. Ła! So you're Daredevil! Nie no, ślepy nie jestem. Bez przesady. Chociaż czasem tak latam. Co powinieneś zrobić, Myers? Wysadzić jednego z gówno dowodzących partyzantów. Wsiąść do helikoptera i leć na wyspę. Gdzie się partyzanci osiedli. Zaznaczę miejsce do umieszczenia materiałów wybuchowych na mapie. I umieściliśmy go blisko zewnętrznej ściany budynku, w którym siedzi ten facet. Tuż za jego plecami. To będzie dobre przedstawienie, gdy wstrząsy uderzą go w tyłek. Razem z toną cegieł. Rozumiesz, o co chodzi? No pewnie. Mogą mnie zlokalizować, gdy będę podkładał materiały wybuchowe. Taka wątpliwość. Pewni się, że tego nie zrobią, Myers. Nie bądź dziecinny. What shall I fly on? Na czym mam latać? Helikopterem. Na tej wyspie nie ma pasa startowego. Ale nie strzelajcie z powietrza, bo partyzanci włączą alarm. A wtedy znajdziecie tego naczelnego dowódcę. Że takie zadanie to... Nigdy nie sądziłem, że takie zadanie to twoja specjalność. Okej. Okay. Też tak myślałem. Don poprosił mnie, żebym rozwiązał ten problem. Baza, do której lecisz, jest odpowiedzialna za zaopatrzenie partyzantów Bayena. Jeśli odciąć kanał, będzie dużo łatwiej walczyć z czerwonym zagrożeniem. Uwielbiam fajerwerki od dziecka. Załatwione. Weź kluczyki z helikoptera i leć na wyspę, którą zaznaczyłem na mapie. I Myers, nie strzelaj z helikoptera. Musisz się zakraść po cichu, żeby nikt cię nie zobaczył, i podłożyć materiały wybuchowe. Potem umieścić detonator i szybko uciekać. Jeżeli chcesz obejrzeć eksplozję, odejdź co najmniej na milę. Użyjesz potężnych rzeczy. Okej, okay, spoko, wszystko jasne. Dostałem TNT, także mogę zacinać. Fly the helicopter to Guerrilla's Military Terminal. Dobra, tym razem helikopter już mam pod nosem. Gdzieś. Nie, nie w tą stronę, nie w tą manianę. To to? Dokładnie. Ten helikopter dostaniemy potem chyba w prezencie, jak się nie mylę. No i zobaczcie, nie musimy wcale daleko lecieć, ponieważ ta wyspa jest sąsiadująca do nas. Więc po prostu eliminujemy partyzantów, bo powiedziałem wcześniej, że wojskowych. Nie, partyzanci. Eliminujemy wszelkie zagrożenie, które stara się zbliżać do Bayeny, więc te... Misje są moim zdaniem bardzo takie sensowne, nie? Jakby nie są typowymi zapychaczami, tylko musimy faktycznie przejąć dominację nad naszą wyspą. Te wszystkie zlecenia właśnie w stylu ukraść im plany naszych plantacji, czy pozbyć się partyzantów w okolicy, czy właśnie mówię... czemu są maszyny kampusz? Aha, bo doleciałem na miejsce. Tutaj mogę wylądować spokojnie, nikt nas nie będzie atakował. No i mówię, ta misja z przemówieniem do ludu, no, była bardzo fajna. Moim zdaniem, bardzo kreatywna. Dobrze, że przelecieliśmy takim helikopterem. Możemy się bronić. Czekajcie, zrobię save'a, mogę wam pokazać. Zobaczcie, jest tu absolutnie pusto, nie? Nikt nas nie atakuje. Także możemy się przemieszczać bardzo swobodnie. O, tutaj dopiero są wojskowi. No to nie, to jednak kilku ich tam jest.
ale generalnie nie będą nas jakoś bardzo niepokoić. Szybko podkładamy po prostu materiały wybuchowe i uciekamy. Koniec. Kropka. Submission accomplished. Tyle. Ringo, get back! I'll blow like snow tomorrow! O nie, przegapiłem chyba eksplozję. No trudno. O, partyzanci. Nie wiem, czy rakietą ich trafię. Nie. Cel spudbował, no ale dobra. Póki co nie atakują mnie, więc zostawię ich w spokoju. Chyba, że tak, mogę ich ostrzelać. Nie, nie mogę. Nie wiem czemu, nie rozumiem. Podejrzewam, że gra interpretuje to, jakbym miał samego siebie ostrzelać. Ale nie rozumiem, to jest niemożliwe. Także dobra, nie będę starał się tego kwestionować. Prosta misja i chyba zresztą ostatnia już dla Elvisa. Nie ma ich sporo. Także no, odkryłem już tutaj chyba wszystko, co się da. Poza handlarzem bronią oczywiście, nie umiem go znaleźć. Jakby wam się kiedyś udało, to napiszcie mi, będę bardzo wdzięczny. Rzekomo powinien być gdzieś w porcie, albo nieopodal. Elvis, robota zrobiona. That was a good dynamite. It's totally smashed the wall. Has anybody seen you? I was like a ghost. Splendid, Myers. I'm sure Doll will be satisfied. No pewnie. And I will be satisfied if you pay me. Of course I will pay you. Is money all you think about, Myers? What kind of man are you? Mordo, jestem mercenary, kurwa. Tym razem powiedz mi, że pieniądze psują ludzi. Haha, you're bad. And cocaine doesn't corrupt people. On the can... Wręcz przeciwnie. Czyni ich milszymi. No pewnie. Elvis, daj mi pieniądze, nie mam czasu. It's been nice working with you. I hope we'll meet again someday. Adios. What? All work is done? I'm sorry, Myers. This is not broken board. Nie... Jeśli pojawi się jakaś praca, dam ci znać. Super, dostaliśmy 1,5 kafla i zakończyliśmy naszą współpracę z Elvisem. Niewykluczone, że jeszcze są jakieś teraz zadania dla Dona. Może. O, poleca mi też Sebastiana. Ale skończyliśmy chyba praktycznie wszystko, co się dało, poza tą jedną misją, której nie mogę odpalić. Także, moi drodzy, zarobiłem dzisiaj 17 koła na misjach pobocznych i na pracy z mafią, także dosyć sporo. W następnym odcinku oczywiście ruszamy na tajemniczą wyspę, aby pozbyć się kultu, uzbroimy się po zęby, żeby ta wyprawa była dla nas bardzo łatwa i przyjemna. No i pokażę wam po prostu totalne mordobicie. I tak zakończymy nasz let's play z Xenusa 2. Tymczasem to by było na tyle, dzięki wam za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku po raz ostatni w let's playu. Dedykowaną papugę wam jeszcze rozwalę, bang. Taki mam celownik, więc... No kurwa, no trzeba się mnie obawiać, trzeba się ze mną liczyć. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.